Sponsorami podcastu są marki Wedel, Play, Mubi i Goldsaver. Wojewódzki Kędzierski. Jeden podcast, dwóch prowadzących i cztery wafle. Na wszystkie wciągające wątki zaprasza WW. Wojewódzki Kędzierski. Najlepsze połączenie, którego słuchasz dzięki Play, partnerowi podcastu. Play. Podcast nakręca Mubi.pl. Najlepsza porównywarka OC/AC. WW, wespół w zespół. Witają was. Wytatuowany wojewódzki? Nie, nie, WW. To ja jestem wytatuowany Kędzierski. I bardzo wyjątkowy wojewódzki. Panie, dobry wieczór Państwu, witamy bardzo serdecznie. Minęła 20 w poniedziałek i naszego gościa należy przedstawić, Filip Aleksander Heiser. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Wam. Są takie opinie, myślę, że to nie są w żaden sposób opinie tajne albo nieoficjalne, że jesteś bardzo skuteczny w automarketingu. I czy dzisiejsze spotkanie będzie tego przejawem, czy umawiamy się cała nasza trójka, patrząc sobie w oczy, że gadamy szczerze? Wiesz co, a jak wolisz? Szczerze. Proszę. Ale to jest u ciebie wybór, czy... Nie, ale wiesz, pytanie, co to jest automarketing? Co przez to rozumiesz? No, że bardzo dobrze zarządzasz marką osobistą. Wydaje mi się, że to taka branża, nie? I warto. Ale czy dobre zarządzanie marką osobistą musi oddalać bohatera od prawdy, czy nie? A dlaczego uważasz, że bohater jest oddalony od prawdy? Nie, ja pytam, bo ja też zarządzam swoją marką. Ja uważam, że nie. Ja uważam, że jestem prawdziwy w tym, co nazywasz marketingiem. I marką osobistą. I marką osobistą. Dobrze. Jak się podobają nowe prowadzące Dzień Dobry TVN? Z tego co wiem, jedna jest z Pudelka, czyli lidera przemocy emocjonalnej w necie. Tak, pracowała kiedyś w Pudelku, to prawda. Wiesz co? I teraz to będzie zupełnie szczerze. I to nie jest, że ja się wymiguję od tej odpowiedzi, tylko uważam, że każdym sukcesem czymś trzeba się cieszyć. Nawet... Nawet Konfederacji? To nie był sukces, to była katastrofa. Nawet jeśli się z czymś nie zgadzasz, to ktoś się z tego cieszy. A jak ktoś się z tego cieszy, to świat staje się trochę lepszy. I to nie jest żadne pierdzielenie dookoła, bo ja o tym dzisiaj nawet sobie myślałem, jak dotarła do mnie ta informacja, kto został nowym prowadzącym. Z jednej strony myślę sobie, no to już nie jest to Dzień Dobry TVN, nie? To prestiż tego programu, ta wielka estyma, którą otworzył Edward Miszczak, to jak ten program kreował rzeczywistością, kiedy była tam Kinga Rusin. Można było się z tym zgadzać albo nie zgadzać, z tymi, wiesz, takimi wstępami semipolitycznymi, którymi zaczynała program. Ale to było jakieś, to było wartościowe, o tym się mówiło. Wiesz, telewizja śniadaniowa to jest coś takiego, o czym gadasz potem w ciągu dnia. To jest poranny prime time. To jest poranny prime time i to nie jest, wiesz, specyfika Polski. To w Ameryce to jest naprawdę wow. Tam prowadzący programów śniadaniowych to jest top liga. No, w Polsce też. I właśnie. Ten program się zmienił, nie ma Edwarda Miszczaka, który tworzył też sukces telewizji TVN. Ta telewizja się zmienia. I czy mi się to podoba, czy mi się nie podoba, ważne, że cieszę się czyimś sukcesem. Ale z twojej, nie wiem, czy ty, Piotruś, się zgadzasz, z twojej wypowiedzi można wysnuć jeden wniosek, Miszczak, że to jest degradacja. Te dziewczyny... że to jest degradacja tego programu. Powiedz mi, czy hejterski syndykat, jakim jest WP i Pudelek, to jest właściwa droga do sukcesu i właściwa droga do prestiżu telewizji śniadaniowej? Wiesz co... Nie mi oceniać, tak? Dlaczego? Bo to jest... Dlaczego sobie pozbawiasz siebie prawa? Bo dla mnie takie dwie osoby w tym programie, który jest ważny, to jest rozwój przez stagnację. Pudelek zrobił mi w życiu bardzo wiele krzywdy. No to witaj w klubie. I absolutnie nigdy nie zapomnę tego, co zrobili, kiedy jedno moje dziecko odeszło, kiedy moje dziecko się rodziło, drugie. Nigdy nie zapomnę tego gówna, tego syfu, który mi wyrządzili w życiu. Tak. Tylko czy jedna osoba, która poszła dalej i wyszła z tego, tak, może brać odpowiedzialność na siebie za to całe dziadostwo? Ja kiedyś, taka mała dygresja. Wiecie, że angażuję się w historię Powstania Warszawskiego i co roku organizuję akcje dla powstańców. Zaraz kolejna paczka dla powstańców. I ja zawsze w swoich postach, pisząc o historii Powstania Warszawskiego, pisałem per Niemcy. Nie hitlerowcy,
nie naziści, no to nie byli jacyś, wiecie, obywatele z kosmosu, to byli po prostu Niemcy. I takiego zdania zawsze używałem, to Niemcy to zrobili, tak, wtedy zamordowali ludność cywilną i wojskową miasta stołecznego Warszawy. I przyszedł do mnie mój przyjaciel, Grek, Niemiec mieszkający w Polsce, i mówi: Filip, wiem, że możesz się z tym nie zgodzić, ale posłuchaj mnie, ja mam dziecko w przedszkolu. Niemieckie dziecko w polskim przedszkolu, które jest kilkuletnie i ono codziennie słyszy o sobie Adolf Hitler, zbrodniarz, Auschwitz, kilkulatek. I to wtedy dało mi do myślenia, ej kurczę, faktycznie, to, że ja coś tak rozumiem, to nie znaczy, że to dalej idzie w świat tak jak ja chcę to rozumieć, nie? Wybaczamy, zapominamy? Bo nie wszyscy rozumieją kontekst. Także nie obwiniałbym jednej konkretnej osoby za krzywdy, które wyrządził ten portal. Mi wyrządził kiedyś, teraz już jakoś jest spokojniej, które mi wyrządził, aczkolwiek absolutnie tego nie zapomnę. Okej, okay. Czyli rozumiem, że dzisiaj patrząc na Romana Giertycha, który wpuszczał jakiegoś rodzaju quasi-nazistowskie myśli do polskiej polityki i wskrzeszał Młodzież Wszechpolską, wybaczamy mu, bo dzisiaj jest w Platformie. No to też, wiesz, no, można sobie tak tym lawirować i meandrować, nie? Możemy użyć... Okej, okay, to zamknijmy to. No, tak. Czy ja mogę? Tak. W takim razie, moi drodzy, bo dzisiaj przyszło mi to pytanie, jako że wywołaliście pudelek na początku rozmowy, to teraz się o to zapytam. Czy ty jesteś w stanie komukolwiek, kto jest spoza show biznesu, wytłumaczyć, co się wtedy wydarzyło i czy ta osoba w ogóle ma szansę zrozumieć to, że byłeś po prostu prześladowany, że nie mogłeś wyjść z domu, że twoja partnerka nie mogła wyjść z domu? No tak było. Myślisz, że ludzie w ogóle rozumieją, co tych ludzi z ekranu spotyka w życiu prywatnym? To ja ci opowiem drastycznie. Także może wszyscy to zrozumieli, tak? Jedziesz na pogrzeb własnego dziecka, musisz wynająć agencję ochrony, która myli trop za fotoreporterami, którzy jadą w twoim najgorszym dniu życia, żeby cię zajebać jeszcze bardziej, niż sam już jesteś zajebany. To jest, słuchajcie, chyba najlepszy przykład tego, co plotkarskie szmaty potrafią zrobić z człowiekiem. Tam nie ma granic. Niestety. Jak nie zaczniemy stawiać granic ludziom, którzy flirtowali z tymi serwisami, to one będą platformą do sukcesu dalszego. Dlatego ja wyrażam swój etyczny i moralny sprzeciw, że w mojej telewizji jest dziewczyna, kobieta, która właśnie dawała twarz takim zachowaniom, jakim mówiłem. Chcę wam obu zadać pytanie, bo ja nigdy nie miałem takiego problemu, ale czy to nie jest tak, że jak już raz dasz komuś wypowiedź, przejdziesz na drugą stronę mocy, to potem już... Ale ja nie dawałem nigdy nikomu żadnej wypowiedzi. Ale są tacy, którzy na tych ściankach udzielają odpowiedzi. Ale Filip nie należy do osób. Ale to jest tak, jak wiesz, jak jest zgwałcona dziewczyna, nie? I potem sobie mówimy, albo go sprowokowała. Ale co znaczy? No dałeś wypowiedź w jakimś tam temacie, wiesz, jakim... Ten argument do mnie akurat bardzo trafia. Jakimś obojętnie jakim. Ale to nie jest przyzwolenie do tego, żeby ci zniszczyć życie, nie? A może to jest tak, że żyjemy w kraju, w którym ludzie... Wiele rzeczy ci wybaczą, ale nigdy nie wybaczą ci sukcesu. Bo jest takie fajne powiedzenie, że im wyżej szybujemy, tym mniejsi wydajemy się tym, którzy nie potrafią latać. I myślę, że to jest definicja tego typu serwisów. Zgodzisz się ze mną? Tak, tak, zdecydowanie. Podobno, żeby trochę zejść z tego ciężkiego tematu, podobno przez pomyłkę urodziłeś się w PL, czyli w Polsce, bo tak naprawdę powinieneś urodzić się w USA. Dlaczego? A ja to powiedziałem, czy ktoś to powiedział? Ty to powiedziałeś. Ja to powiedziałem? Tak, wiele lat temu. Ja jestem ciekaw. Ja myślę, że tak mogłoby być, faktycznie. No. Że ja jako ten, wiesz, ten taki młody, szybki, rzutki reporter, wydaje mi się, że w jakiejś lokalnej nowojorskiej stacji bym się odnalazł, no. Miałbym tam co robić. Ale myślisz, że przy tamtejszej poprawności politycznej zrobiłbyś większą karierę, czy miałbyś więcej kłopotów? Bo umówmy się, ty lubisz dotykać te takie... czakramy, wrzody, te delikatne tematy, tu homoseksualizm, tu molestowanie, tu leka homofobia. Ale u nas, wiesz, ta poprawność też już doszła do granic absurdu po prostu. No nie, no telewizja 20 lat temu, a teraz to jest znaczy, dwa światy, ja dzisiaj kariery już bym nie zrobił w telewizji. A w Stanach myślisz, że z takimi żartami... Nawet pamiętasz tę słynną sprzeczkę twoją chyba w Ugotowanych z słynnym pisarzem. Jak on się nazywał? Witkowski. No właśnie. On ci zarzucał lekką homofobię. Ja wiem, że ty bawiłeś się konwencją. A tam nie było... Nie. On to odebrał bezpośrednio. Nie, tam nie było przypinki o żadną homofobię. Facet założył do swojego kolorowego boa opaskę Armii Krajowej. Tak. To jest symbol. Polski walczącej.
to jest świętość. Mhm. I tam nie było grama homofobii w tym. Jakby się tak ubrał na Sylwestra heteryk, to powiedziałbym dokładnie to samo. A co to było w takim razie, jeżeli ty nie pozwalasz mu zakładać jego cząstki pamięci, która jest naszą zbiorową tożsamością? Ta cząstka pamięci swoje miejsce ma w Muzeum Powstania Warszawskiego i tam należy ją uczcić, a nie zakładać na imprezę. Okej, gdyby ktoś się dzisiaj zapytał, tak bardzo uczciwie, a myślę, że mimo nikczemnego wieku, bo masz 39, chłopino dopiero. Tak jest. Jak zacząć karierę w mediach, to co byś mu dzisiaj doradził? Nie mam zielonego pojęcia, stary. Naprawdę. Dzisiaj po tylu latach? Dzisiaj nie miałbym na to pomysłu. Wiesz, oglądasz TikToki czasami? Rzadko. To nie jest mój stary. Ja sobie oglądam. Tak, wiesz, tak przylatuję. I dla mnie kreatywność tych ludzi, którzy to robią. Wiesz, stary, wiesz, tworzenie trendów, naśladowanie trendów. Żeby nagrać taki film na TikToku, to naprawdę trzeba mieć łeb. Mhm. To trzeba mieć kreację na poziomie, wiesz, no, może nie maska, ale no, trzeba mieć mocny procesor w głowie. Mhm. Więc i tego jest tak dużo, że dzisiaj naprawdę, żeby się przebić, to jest hardcore. Ale 20 lat temu było łatwiej, myślisz? Kiedy tak. Były trzy telewizje i tak, trzy etaty? Myślę, że było łatwiej. Ja też poszedłem taką, wiesz, bardzo klasyczną drogą, która dzisiaj już pewnie nie ma racji bytu, bo ja zacząłem najpierw pisać w gazecie, potem było radio, a ta telewizja to gdzieś tam na sam koniec. No TVP, TVN Warszawa. TVN Warszawa, tak. Ale podobno każdy człowiek telewizji, ze mną tak było, nie wiem czy tak jest z wami, nosił w sercu swój idealny pomysł na program telewizyjny. Ja taki miałem, w wieku 38 lat udało mi się go zacząć realizować, mówię o talk show. Jak jest z tobą? Masz taki swój Filipa Heizera idealny pomysł na program marzeń? Ja widziałem twoją wypowiedź i użyłeś słowo na żywo. A propos tego programu. Brakuje nam moim zdaniem dobrego late night show. Nawet nie to, że brakuje, tylko ostatni był chyba Szymon Majewski, nie? Z tego co kojarzę. Takie duże wieczorne, fajne show na żywo. Nie wiem, dlaczego to się nie dzieje. A ja myślę, że mamy taką estetykę, nie mamy tego wyuczonego. Telewizja ale, tego ale nie... Ale to nie znaczy, że jak, wiesz, nie damy czegoś nowego, fajnego, to to nie chwyci. Wiem. Faktem jest, że Amerykanie budzą się przy telewizji śniadaniowej i zasypiają przy talk show, late night show. Dokładnie ale tak. To mówisz o tym, że chciałbyś poprowadzić tego typu show? Byłoby super. Okej. Okay. A powiedz mi, czy nawet najlepszy, mówię bez ironii, bo cała nasza trójka to trochę restauratorzy, czy nawet najlepszy kebab w mieście to jest droga do takiego celu, czy to jest na razie bocznica? Nie wiem. Wiesz co? Ani jedno, ani drugie. W życiu jest tak, że rób to, na co akurat masz ochotę i absolutnie nie oglądaj się na jakiekolwiek zdanie innych, bo to jest tylko zdanie drugiego człowieka. Owszem, jeśli to zdanie wyraża noblista w danej dziedzinie, no to może być to celna uwaga. Ale jeśli jest to opinia, ej Filip, po co ci ten kebab? Stary, no bo stałem w kolejce w Berlinie na Kreuzbergu i zastanawiałem się, dlaczego ta kolejka jest akurat kolejką na 2 godziny stania, a głównie stoją w niej Polacy. Uwaga, w takim razie pytanie. Proszę. Kontrowersyjna. Tak. Kontrowersyjna może być odpowiedź. Czy Mustafa Kebab jest warty zachodu? Czy jest przehajpowany i tam właśnie głównie nasi rodacy stoją po to, żeby zrobić sobie fotkę. Jest zajebisty. Jest super. Jest super. Ale mówisz o sobie, jestem dobrze rokującym biznesmenem. To fajna samoświadomość, ale w tle ciągle czytam o jakichś kłopotach z tym mocktail barem. Tak. Stylu. Wentylacja. Tak, dany z kebabem, bo mam takie wrażenie, że ty powiedziałeś nawet u mnie w programie taką fajną rzecz, że zamieniłeś show biznes na duży akcent biznesowy. Tak. A mam wrażenie, i cała nasza trójka ma doświadczenie, że te dwie wartości najlepiej funkcjonują synergicznie, czyli razem. Jak jesteś w show i potrafisz to przekuć na biznes. Ale... A trochę mam wrażenie, że dzisiaj utyka ci jedna noga. Może to jest mylne wrażenie. Która noga utyka? Show. Ale dlaczego? Takie mam wrażenie. Ale to opowiedz, dlaczego masz takie wrażenie? Że... bo trochę mam wrażenie, że te pomysły na koktajl bar, na kebab mają bazować na początku, na twojej popularności, bo jeszcze o jakości nie możemy się przekonać. Tak, oczywiście. A nie ma co ukrywać i każdy z nas chyba to wie, bo widzieliśmy to po losach chociażby Szymka Majewskiego, Tomka Kamela, Huberta Urbańskiego, że jak znikasz z anteny w Polsce, bardzo szybko znikasz ludziom z serca, z uwagi. Ale Kuba. To, że chwilę mnie nie ma, to nie znaczy, że... Od kiedy? Od sierpnia? Że nie mogę wam... Znaczy, no nie mogę powiedzieć, no ale... Czego nie możesz? No nie mogę, no. Ale czego nie możesz nam powiedzieć? No, nie mogę właśnie wam powiedzieć tego, ale moja noga będzie okej. A powiedz mi, bo w twojej wypowiedzi a propos Dzień Dobry TVN padło nazwisko Miszczak 2 razy.
Naprawdę? Tak. To wspaniały człowiek. Czy myślisz, że wspaniały człowiek do ciebie zadzwoni? Pomidor. Czyli zadzwonił. Pomidor. Dobrze, dobra, ale nie, bo jeżeli już jesteśmy. Trudne pytanie i myślę, że tobie dzisiaj chyba to najlepszy czas, żeby zadać pytanie, które jest lękiem i przerażeniem wielu naszych kolegów i koleżanek. Istnieje życie po telewizji? Nawet chwilowe? Absolutnie. I nawet jest bardzo potrzebne. Bo? Ludzie to widzieli już na mojej twarzy i po mojej minie. Ja się męczyłem. Nie? I jest taki moment w życiu, w którym to zmęczenie wychodzi już każdym porem. Nie? I potrzebujesz zrobić sobie mały break. To była świadoma decyzja, z której jestem bardzo zadowolony. Ale to jest rozstanie czy chwilowa rozłąka? Pytasz o stację, czy pytasz... O stację TVN. Na razie odniesiemy się rozstanie. Do tego. Rozstanie. Tak. Bo są dwie narracje na ten temat. Jedna jest taka, że twój kontrakt z Radiem Z naruszył obowiązującą umowę, a druga jest taka, że właściwie tobie skończyła się cierpliwość i dobra wola. To jeżeli możemy... Jedno i drugie jest prawdziwe. W sensie, że no, powód oficjalny no, to jest Radio Z, a nieoficjalny jest taki, że... Ale to nie jest, wiesz, ale to nie jest żaden przytyk do kogokolwiek. Nikt tutaj nie zrobił nic złego. To nie była żadna zła wola. Po prostu jest tak, że już coś dociera do końca, nie? I u mnie dotarło. To znaczy co, wyczerpała się formuła twojej obecności? Tak, w Dzień Dobry? Brawo. Tu powiedziałeś to, co ja myślałem. A byłeś, Boże, jak ty ładnie to... Tak, to ładnie. A byłeś lubianym prezenterem porannego programu? Nie mam zielonego pojęcia, trzeba by zobaczyć fokusy. Nie, ale jak ty sądzisz? Wiesz co, ja myślę, że ja jestem postacią, pewnie się ze mną zgodzicie, panowie, jak to się dzisiaj, dosyć polaryzującą, nie? To jest twój wielki atut. Tak. No to na tym polega telewizja, nie? I ciężko zostać po środku. W związku z tym też tak to pewnie było. Czy jakakolwiek osoba z Dzień Dobry TVN albo w ogóle z TVN-u napisała do ciebie, gdy rozstałeś się ze stacją? Nie. Nawet ten mały gigant. Chciałbym, żebyś to zobaczył. Jedna napisała. Tylko do dzisiaj nie mam potwierdzenia, że odebrałeś wiadomość. To jest wiadomość ode mnie. Naprawdę? Tak. Faktycznie nie odebrałem tej wiadomości. No to jest wiadomość ode mnie. Wow, Kuba, żebyś wiedział, bardzo że... mi miło. Nie, ale chcę, żebyś wiedział, że ja napisałem tego samego. Drodzy słuchacze, widzowie. Ekstra, napisałeś na mojego starego WhatsAppa. No na WhatsAppa. Ale numer. Nie o to chodzi, że się bardzo chce mi tym... Miło, bardzo mi miło. Bo byłem ciekaw, czy byłeś wewnętrznie lubiany, bo chcę ci powiedzieć jedną rzecz, jeżeli na to pozwolisz, która mnie zaskoczyła, jak się o tym dowiedziałem, ale najpierw odpowiedz mi na pytanie, czy twoim zdaniem byłeś lubianym prezenterem wewnętrznie? Myślę, że nie. Bo wiesz, jakie informacje sprzedała mi jedna z osób występujących wtedy na antenie? Nie mogę się doczekać. Że straciłeś pracę przez narkotyki. O Jezus Maria, tak? Że brałeś narkotyki, tak. Okej. Odniesiesz się do tego i zastanawiasz się, dlaczego tego typu skala zarzutów pojawia się w tak familijnym, jakościowym, wartościowym programie. Ale wszyscy są tam uśmiechnięci, jak ja oglądam. Nie mam zielonego pojęcia, nie wiem. Nie mogę się do tego odnieść. Każdemu życzę takiego pracodawcy, to twoje słowa niedawno. A potem pisałeś o toksycznym związku. To jak to wygląda? Powoli zbliżając się do końca naszej epopei o TVN-ie. Pracodawca nigdy w życiu mnie nie zawiódł. Toksyczność to jest coś, z czym już się no, twoje życie nie łączy, nie koreluje. Natomiast jeśli chodzi o mojego samego pracodawcę, nie powiem złego słowa. A nie zastanawia was, Piotruś? Co? No bo pamiętam, jak byłeś w Niuansie, który właściwie tworzyłeś. Miałem wrażenie, że z wszystkimi masz dobrą relację. Jak ciebie, Filip, obserwowałem, a przecież pracowaliśmy razem, miałem wrażenie, że ty lubisz i dajesz się lubić. Naprawdę nikt do ciebie nie zadzwonił? Nikt? Jak to odbierasz? Jak to wytłumaczysz ludziom, którzy marzą o tym, żeby pracować w mediach? Nie zastanawiam się nad tym. No ale nie masz żadnej recepty? Nie. Czy to jest naprawdę sport zespołowy, gdzie każdy gra solo? Na pewno. Dostałeś jakieś propozycje z innych stacji? Pomidor. No przecież słyszę. Powiedział pomidor. Bo ciekawi mnie to, że dużo osób mówiło, że o mnie też tak mówiono, ale wszyscy wiemy, że Edek Miszczak dbał o to, żeby w ogóle tak mówiono. Podobno byłeś Edka Miszczaka ulubieńcem. Naprawdę? Tak. Czułeś to, czy nie? Wydaje mi się, że tak. Pomagał ci? Nie. Wspierał cię? Wiesz co? No jak, wierzył? Jak, nie, poczekaj, to jest inna historia. No, nie będziemy zakłamywać rzeczywistości, że miałem w życiu parę fuck-upów, ale to były historie no grube, no wiadomo. I to też, to nie jest tak, że
ja mam taką naturę, że czasami szybciej powiem, potem pomyślę i wychodzi różnie, ale nie mam za bardzo, wiesz, takiej natury, żeby być złośliwym. Nie jestem złośliwym człowiekiem. Ktoś może sobie coś tak albo inaczej odebrać. Okej, jasne. I Edward parę razy stanął za mną tak murem, tak totalnie, nie? Faktem jest, że rozmowy z Edwardem wyglądają mniej więcej tak, że wchodzisz do pralki, ona najpierw wiruje, potem namacza, potem znowu wiruje, potem suszy, wychodzi z gabinetu i tak naprawdę nie wiesz, co się stało. I tak zazwyczaj te rozmowy wyglądały. Natomiast w chwilach takiego kryzysu, kiedy trzeba stanąć, no trochę za swoim dzieckiem, nie? Bo Edward pierwszy raz słyszał mnie w Radiu Tok FM, jak ja miałem, nie wiem, 20 lat. Tak, jakąś sondę słyszał na tak, ten temat. Tak, opowiadał tak, mi tak, o tym. Tak, dokładnie. I powiedział, że to jeszcze nie jest ten czas, że jeszcze nie, ale że kiedyś na pewno wykona ten telefon i wykonał go. W związku z tym faktycznie czułem, że to jest dobry człowiek. Edward mi kiedyś opowiadał, właśnie inaczej, w towarzystwie Edwarda opowiadał mi Andrzej Morozowski, że przyszedł do Edwarda, żeby odpowiedzieć na jego propozycję, że nie poprowadzi tego programu, który mu Edward zaproponował. Wyszedł i był szczęśliwy, że go poprowadzi. Wyszedł i był szczęśliwy, tak, to jest ta pralka, o której mówię, dokładnie. Słuchajcie, to. To teraz tak, stawiamy kropkę i zaraz wracamy. Już? No tak, dobrze. No, dużo, dużo przerw. Gość jest gotowy do odpowiedzi na dalsze pytania. Ja zrobię totalną woltę. Proszę. I porozmawiam o miłych rzeczach, dobrze? No ja nie wiem, czy te, o których rozmawialiśmy, były niemiłe. One po prostu są częścią naszej rzeczywistości. Ja jestem człowiekiem, który już się przyzwyczaił. Hejt mi jest moim bliźniaczym bratem. Potworniakiem. Ale to też nie może tak wchodzić na banie, nie? Bo pamiętaj, że ci ludzie, którzy cię hejtują, też są trochę twoimi nauczycielami, nie? Oni pojawili się po coś w twoim życiu. Naprawdę tak to tłumaczysz? Nie tłumaczę, tak to czuję. Ale w takim razie wytłumacz mi, po co oni się pojawiają. To są, oni kreślą twój horyzont twoich marzeń, twoich ambicji, twojego potencjału, po co? Być może na drodze twojej duszy, że tak powiem spirytualnie, jest coś, co jeszcze masz do przepracowania i może to jest twoja karma. Czyli to są twoi masowi terapeuci? Nie boisz się, że to cię może wpędzić naprawdę w rozpaczliwy zaułek, jak zaczniesz słuchać? Ja myślę, albo wręcz przeciwnie, nie? Bo to, o czym mówię, to jest lekcja, a właściwie próba szukania dystansu. No dobra. W takim razie może jednak przed przerwą zadam to pytanie. Ja bym chciał, dojdźmy do 30. Tak, jest 22 po. Bo naprawdę dobrze się wydaje. Jest taka piosenka, pierwsza, Why is everybody always picking on me? Albo Why does it always rain on me? Zespołu Travis. Jest postać piszczyka w Zezowatym Szczęściu. Mam wrażenie, że po prostu w pewnym momencie, nawet jeżeli była to w skali gaf, mała gawka, tak? To obrywało ci się niewspółmiernie do tego, co się wydarzyło. Totalnie, tak. Zastanawiam się, no bo jednak, jednak ci ludzie no mieli ku temu powody, nie? Że to się nawarstwiło. Kiedy był w twoim życiu ten moment przełomowy, że pojawiło się właśnie to hajzerowanie i stałeś się taką postacią, że... Znaczy ja myślę, że takim najgorszym takim momentem tego całego hejterskiego zjawiska był film Gargamela. To dziadostwo, ten syf, to zmanipulowane gówno faceta, który potem się okazało, że pluł na swoją dziewczynę, obrażał ją, wykonywał na niej jakieś straszne rzeczy, wiesz, sumienie internetowego narodu. Koszmar, tak. I wtedy ja no faktycznie... Bo to wtedy... Faktycznie podupadłem. A to był początek czegoś, co można nazwać kierunkiem depresja, ten film? Gargamela? Wydaje mi się, że tak. Ale czy to nie jest też tak, że wtedy za pomocą Gargamela doszło to do młodszych ludzi, którzy są o wiele bardziej sprawni w komentowaniu tego w sieci? Nie? Pewno, że wydaje mi się, że te panie, które oglądają Dzień Dobry TVN, no, następnego dnia nie bawią się w jakieś... Wiesz, ja się obudziłem pewnego ranka i nagle dostaję na swoich social mediach w komentarzu coś, czego bardzo nie chciałem zobaczyć. Czyli? Czyli zdjęcie wypadku mojego syna, który zginął. Ja robiłem wszystko przez cały ten czas, żeby od tego uciec. A ci ludzie, żeby mnie ukarać po zobaczeniu tego filmu, w którym typ oskarża mnie o rzeczy, myli w ogóle mnie z jakimś dubielem, z jakimś internautą, no to się kupy nie trzymało, nie? I oni mnie karają. I ja wtedy mnie zmiotło z planszy. Ale poczekaj, ktoś wysłał zdjęcie miejsca wypadku? Tak, zdjęcie. A skąd on miał to miejsce? No nie wiem, może... Gdzieś wykopał, tak? A miałeś moment
jak już gadamy o takich ciężkich tematach, miałeś taki moment satysfakcji? Wiesz, i to są rzeczy, na które po prostu nie zasługujesz, nie? To nie zrobiłeś nic tak potwornego, żeby tak cię ukarano. A miałeś moment minimalnej, moralnej satysfakcji, okazało się, kiedy, że Gargamel jest przemocowcem i hochsztaplerem? Wiesz co, to nie była satysfakcja. Mm-hmm. To było takie... I teraz powinienem powiedzieć brzydkie słowo, nie? Ale... No to wal. To było, o ja pierdolę. Rozmawialiśmy o chwilę o prezydencie Wałęsie, o tej rozmowie, którą my odbyliśmy tydzień temu. I wydaje mi się, że... Trudno jest się pozbierać po tym, co doświadcza na przykład prezydent Wałęsa od 50 lat. Tak, jest atakowany, często bardzo niesłusznie, niesprawiedliwie z różnych stron. I zastanawiam się, mnie to nie dotyczy, po Kubie spływa, jest pancerny, a jak twój organizm... No jak widzisz, spływa nie do końca. Na to, no ale dobrze to ukrywa, jest według mnie nie ma, niemiecki czołg tygrys. Nie ma ludzi... pancernych, to, tak samo to, jak nie ma ludzi, którzy się nie boją. Tylko głupcy się nie to boją. To mi tylko wytłumaczcie, jak sobie z tym radzić, kiedy po prostu dostajesz ciosy uzasadnione, częściej nieuzasadnione. Wiesz, i teraz tak, wracamy czy do budujesz tego... skorupę, wiesz. I... Wracamy do tego tematu, o którym zaczął Kuba, czyli o tej depresji, nie? Mhm. Czym jest depresja? Jaka jest definicja twojej depresji? Teoretycznie to jest choroba, tak? Praktycznie, moim zdaniem, to jest znak, sygnał. Coś, co robisz... Robisz nie tak. Potrzebujesz zmiany. Mhm. I mówisz, że utyka mi noga. Druga, trzecia, czwarta. Nieważne. Mhm. A ja uważam, że nie utyka. Ja uważam właśnie, że to jest zmiana, która prawdopodobnie w tamtym czasie mniej więcej się zaczęła. Nie? Że to już była po prostu zmiana kierunku. Ja ci coś powiem bardzo prywatnie, bo chyba tego nigdy nie poruszyliśmy. Czasami mam wrażenie, że i ty, i ja w całym naszym śmieszkowaniu jesteśmy ogarnięci pragnieniem powiedzenia czasami ludziom mądrych rzeczy. No, to jest prawda. I nie wiesz, a może wiesz, że tobie się to udało, kiedy powiedziałeś, terapia to najlepsza rzecz, jaką zrobiłem. Mhm. Nie tylko dla siebie. Także udaje ci się. Staram się. A gdzie jest najczarniejsze dno depresji? Najczarniejsze dno depresji jest wtedy, kiedy leżysz w łóżku, kiedy masz zasłonięte zasłony, kiedy jest totalnie czarno, kiedy patrzysz w jeden punkt i marzysz o tym, żeby cię nie było. Hmm. To jest najczarniejszy punkt. No to, ja mam takie wrażenie, jak już kontynuujemy ten ciężki wątek, moi rodzice nie żyją, ojciec od wielu lat, mama od paru. Ja mam wrażenie, że nigdy nie wyrażę wewnętrznej zgody na ich brak. Mhm. I przeraża mnie sama myśl o tym, jak wyglądają twoje codzienne boje z myślami o utracie syna. To jest, wiesz, coś takiego jak w telefonie masz aplikację w tle, nie? I czy korzystasz z tych aplikacji, czy nie, one cały czas mielą, są, zjadają baterie. I to jest taka aplikacja w tle, która codziennie zżera ci baterię, nie? Obojętnie, czy jesz śniadanie, czy obchodzisz urodziny, jesteś na imprezie, czy kładziesz się spać, czy jesteś pod prysznicem, nie? To jest aplikacja w tle. A da się przeżyć do końca żałobę po utracie dziecka? Nie da się. A da się ją oswoić? Nie da się. Ja wiem, że takich pytań się nie zadaje, dlatego my je zadamy. Miałeś myśli samobójcze? Tak, bardzo często. No, to jest chyba moment na przerwę. Zaraz wracamy. Filip Heiser naszym gościem. Złotouści Wojewódzki Kędzierski zapraszają na rozmowę, którą wspiera Gold Saver.
Szybko wracamy do rozmowy, której partnerem jest Play, oferujący światłowód aż do 5 gigabitów na sekundę. Dobra, piszecie do nas listy, a wiele z tych listów to maile, mamy XXI wiek. Pędzą. Macie już one... maile? Naprawdę? Mamy, tak! Pędzą one super szybkim światłowodem i docierają do nas. I w tych mailach pytacie o różne rzeczy, pytacie na przykład pana Filipa Gościa, czy miałeś w domu Zonka, słynnego kota z Iśmacału? Mam do dzisiaj i bardzo marzy mi się, żeby ten Zonk był jeszcze raz użyty. Ale poczekaj, gdyby na przykład pan Miszczak, Pomidor, dzwoni i mówi: witam na antenie, kurczę, tutaj będzie Idź na Całość, chcę młodego hajzera, bierzesz... Powiem ci coś, to nie jest tak. Ten program przeżywa teraz swoje drugie życie na całym świecie. Chyba jedną z najlepszych takich powrotowych edycji jest wersja niemiecka, tam to się nazywa Gej aufs Ganze. I tam prowadzi to... Przepraszam, że się śmieję, ale po niemiecku wszystko brzmi śmiesznie. Nie da się ukryć. Szowinistyczna uwaga, odcinam się. O, koniec. Będzie w nagłówkach, no. I słuchajcie, i tam ten stary, słynny prowadzący prowadzi z młodym prowadzącym, takim z XXI wieku. No i teraz dochodzimy do słusznej konkluzji. A? Tak, uważam, że to byłby hit. Mój drogi, czyli przyjmiesz propozycję. Czyli rozumiem, że jest szansa na to, oczywiście nie możesz potwierdzić, więc twój brak potwierdzenia uznajemy za fakt, że będzie Idź na Całość w Polsacie z tobą jako prowadzącym. Kuba. Kuba, Kuba. Tak. Kuba. Tak. Kuba. Gratuluję, dobra, jesteśmy pierwsi, którzy to powiedzieli. To jest w sumie fajne pytanie od naszego widza a propos tych artefaktów telewizyjno-filmowych. Tak. Ile było tych Zonków, ty wiesz? Nie mam zielonego pojęcia. Ale jest u was w domu. Kilogramy białego proszku w mojej piwnicy mogę policzyć, a Zonki? Ale poczekaj, bo ty dotykasz bardzo trudnego, wbrew pozorom, tematu, bo no. Był taki czas, ja pamiętam, bo jestem najstarszy, to był końcówka lat 90., kiedy program Idź na Całość przekroczył 10 milionów oglądalności. Tak. Tak, i teraz jest tak, że Filip, dorastałeś w domu, w którym był Elvis. Tak, nie bójmy się, polski telewizyjny Elvis. Myślisz, że to nie obudziło w tobie genu, rywalizacji, chęci sprostania, wyścigu. Zupełnie nie. Ale poczekaj, naprawdę? Ale... Bo odpowiadasz jak po terapii. A teraz pogadaj ze mną szczerze. No. Nie, wiesz co? Ojciec rzeczywiście był showmanem od samego początku, tak? Tak. A ja zakochałem się w mikrofonie i w ulicy. Mhm. Ja wyszedłem na ulicę z mikrofonem radiowym. Bo studio zajmował ojciec. Możliwa taka interpretacja? Nie wiem, kto teraz kogo terapeutyzuje. Ja pytam. Nasi słuchacze. Ja zakochałem się w reporterce. I ta reporterka gdzieś sobie później tam jakoś przemeandrowała. Ale to nigdy nie była rywalizacja. Ja ojca zawsze traktowałem jako mistrza. Faktem jest, tak? Mhm. I to ojciec dzwonił do mnie w trakcie audycji i w Złotych Przebojach, jak prowadziłem, i w Tok FM-ie, jak czytałem wiadomości. I mówił: źle akcentujesz. Filip, popraw akcentowanie. I on tego słuchał, wiecie, tak jak pewnie ojciec Igi Świątek jeździ z nią na mecze i jest bardzo zaangażowany. Mocniej, wyżej. Tak jest, backhand. Dokładnie, tak. To on był zaangażowany w tę stronę, bo z siatkówką mi nie wyszło. Dobrze, a ile czasu w tamtym momencie zajęło ci zastanawianie się, czy pracę, którą dostawałeś na początku, zawdzięczałeś swojemu talentowi, czy właśnie pracę, Elvisowi? Pracę, którą dostawałem. Elvisowi Heizerowi. Z pensją 700 zł miesięcznie, tyle zarabiałem w Super Ekspresie, potem w Radiowej Trójce chyba 500 zł miesięcznie, w Złotych Przebojach to była moja pierwsza pensja 2700, tak więc obojętnie chyba, czy Elvis by mi tę robotę załatwił, czy nie załatwił, no wiesz, to nie wyobrażajmy sobie, że to są załatwione posady w spółkach Skarbu Państwa, nie? Ale jednak bycie synem Elvisa podnosi też wewnętrzną poprzeczkę, no nie mów. I pomaga i przeszkadza. A tobie bardziej? Nie mam zdania. Jestem, wiesz co, ja tyle razy dostawałem to pytanie, że jestem już wyjałowiony w pewnym sensie z odpowiedzi na nie. Mądry. To ja ci ułatwię. No, dawaj. Z kręgów twoich rodzinnych, bardzo ci życzliwych, wiem, że kiedyś napisałeś ponad 100 podań do pracy w radiu, które zaczynały się tak. Zawsze marzyłem o pracy w waszej rozgłośni, tak. To radio ukształtowało moją osobowość. Tak jest, dokładnie tak. Jesteś Elvisem, jeżeli chodzi o pisanie CV. Nie, ja jestem zajebiście zdeterminowanym człowiekiem i bardzo ambitnym. Jak ja sobie coś usram, tylko muszę sobie usrać, nie? Synonim usram? Ubzduram, wymyślę. Postanowię. Mhm. Dokładnie. To tak będzie. I tak było z tym radiem. Ile dostałeś odpowiedzi? Trzy. Z czego jedną bardzo konkretną i to z najfajniejszego wtedy radia, które dzisiaj niestety nie istnieje, to jest Radiowa Trójka. Mhm. No nie istnieje. Tak. Właściwie można powiedzieć, już ją pochowaliśmy. Pochowaliśmy, ale teraz ciekawe, czy będzie wskrzeszona. A miałeś jakieś ambicje radiowe?
Tak, chciałem być reporterem, najlepszym na świecie. Czyli nie poranki, nie pasmo wieczorne, jak wracają do domu, konkretny reporter reporterem. No. Pewien znajomy dziennikarz powiedział mi, że miałeś tak niesamowite poczucie misji jako dzieciak reporter, że twoją specjalnością były dziury w drogach, zajmowałeś się dziurami i kierowcy podobno jak cię widzieli, to ci dziękowali. Dokładnie tak, w ramiona mi wpadali, bo jak ja właśnie a propos tego... że bardzo chciałem. Stałem przy tej dziurze z tą kamerą, dzwoniłem na ten ZDM i powiedziałem, że ja będę tu stał tak długo, aż przyjadą i ją załatają, bo sobie pani rozwaliła felgę. I co ci przeszkadzało w takim Filipie? Ale mi nic nie przeszkadzało. Mogłeś zrobić instytucję z takiego właśnie. To była instytucja. No i co? No i wszystko w życiu ma swój czas. Jest coś, co cię jara przez 15 lat, a potem przestaje cię jarać, nie? Ja sobie to Dzień Dobry TVN, prowadzenie Dzień Dobry TVN, to zawsze był jakiś taki cel, nie? Jak zaczynałem, kiedyś ktoś mnie na urodziny zapytał, nie pamiętam, które to było urodziny, 19, 20. Filip, pomyśl marzenie. A ja sobie wtedy wymyśliłem kompletnie tak od czapy, a wyglądałem wtedy jak gruby ziemniak i nic na to nie wskazywało. Będę prowadzić Dzień Dobry TVN. I przez wszystkie kolejne urodziny, dmuchając tę świeczkę, mówiłem dokładnie to samo. Powiedziałeś o ziemniaku. Był taki etap w twoim życiu. Był taki etap w moim życiu. Ale ten etap się skończył. I znowu pytam o taki moment przełomowy, kiedy ziemniak postanowił, że nie będzie ziemniakiem. No nie mogłem zawiązać sznurówki dokładnie, konkretnie. Bo jak się schylałem do buta, to już miałem oporowanie, nie? Ja nie rozumiem metafory ziemniaka. Możesz mi coś wytłumaczyć? Bo Filip sam o sobie mówi, że wyglądał jak ziemniak. Twój trener chyba to też pokazując do kamery pokazywał stadia. Ja pamiętam jakiś wywiad z twoją mamą, która powiedziała, że najbardziej przed 30 przypominałeś dziadka. Tak, no, tak było. Jeszcze nosiłem takie sweterki dziadkowe. Ale skąd się to wziął? To jest Piotrek zauważył takie ciekawe pęknięcie. Nie wiem, czy pamiętasz swoją pierwszą wizytę u mnie. Tak. Jak byłeś w moim talk show, to chyba był 2013. To ja miałem wrażenie, że ty jesteś ode mnie 10 lat starszy. Wiesz dlaczego? Bo to była ta instytucja. Co to właśnie znaczy? To jest to, co powiedziałeś. Filip, można było z tego zrobić instytucję. Ja byłem bardzo poważną, zaangażowaną instytucją. Tak, rzeczywiście. Ale też fizycznie byłeś inny. Tak, no tak, tak, tak. A potem to wszystko, no mówię. Wszystko w życiu jest swój etap. Czyli poczekaj, czyli przechodząc do takiej metafory szkoły, rozumiem, z tego brzydkiego kaczątka Heizera wzięli do drużyny futbolowej szkolnej i się po prostu przepoczwarzył. Nie wzięli, tylko sam się wszystkimi możliwymi oknami i drzwiami po prostu walił nogą, nie? Ale ja zawsze uważałem, że młodość nie jest etapem życia, tylko stanem ducha. Ty wtedy jeździłeś Passatem i wyglądałeś starym. Niemiec płakał jak tak było. Tak ale było. Można jeszcze dokonać... Byłem dumny z mojego Passata. Pamiętam, że broniłeś jak lwa. Tak, jak ty mówisz, że masz auto Passat, ja mówiłem, że Passat jest środkiem do przemieszczania. Tak było. Można dokonać takiej świadomej autoewolucji, czy to jest inne opakowanie tylko? Ja nie wiem, wiesz, czy to była świadoma autoewolucja, to po prostu była ewolucja. I tyle. Ale co, jak pierwszy bodziec, asumpt? Dobre pytanie. No to ta sznurówka, to było na pewno pierwszy asumpt, bo no już wiedziałem, że to zdrowie mi się sypie, nie? Byłeś grubaskiem. A byłem dlatego, że byłem tak zaangażowanym reporterem. Jak jesteś reporterem, to jedziesz zrobić swój materiał, potem musisz go zmontować, potem on leci na antenę, lecisz live'ować, znowu robisz materiał i w związku z tym ja miałem czas tylko na fast foody, nie? Tylko w przelocie. KFC, Burger King, McDonald's, wszystko, żeby szybko w samochodzie i dalej, nie? No i tak to szło i w pewnym momencie trzeba było trochę zwolnić. A ty jako dzieciak byłeś dzieckiem ogarniętym czy pierdołowatym? Popatrzył się na nas z problematycznym. To znaczy? No to znaczy zawsze był jakiś mniejszy bądź większy przypał. Bo podobno w szkole już byłeś bardzo prześladowanym dzieciakiem. I teraz pytanie, dlatego, że to ty, czy dlatego, że twój ojciec? Nie, no wiadomo, że ojciec, tak. No wiesz, no jak ja zdawałem do liceum, to był szczyt popularności programu Idź na Całość. Ja poszedłem do państwowej szkoły w blokowisku. No i wiesz, jak jesteś przez 8 lat podstawówki tam ze swoją grupą, no to oni są do siebie przyzwyczajeni, wiesz, widzieli tego ojca na wywiadówce i wiedzą, że jest super i że się bardzo angażuje i wszystko jest ekstra. A jak trafiasz do nowego miejsca, no to wiesz, każda inność robi problem, nie? I czego doświadczałeś, jeżeli to nie jest bolesne dla ciebie? Nie, no wiesz, no jakieś takie normalne klimaty takie. Hajze. Takie bardziej ustawkowe, nie? Bójki? No takie, no to wiesz, no próbowali mnie spuścić w kiblu, tylko byłem grubym ziemniakiem i się nie zmieściłem. Ale mówisz o tym lekko, a to brzmi strasznie brutalnie. Dlatego potem poszedłem do prywatnej, bardzo drogiej szkoły, już było okej. Oj, a dostałeś już propozycję freakfightową jakąś? Tak.
Jezus, jakie pieniądze, Boże. Ale z której federacji? A ja nie wiem, ja się na tym nie znam. A jaka kwota? Duża, bańka. Za jedną walkę? O. Ty to lepiej niż Sebastian, bo Sebastian Fabiański dostaje... Trzy. Nie, on dostał chyba 700 tysięcy za jedną. Za trzy dostał ale to jest, milion złotych za jedną walkę? Co się dzieje? To jest jakiś świat w świecie. To jest jakaś... I kiedy walczysz? Nie walczę w ogóle. Właśnie Don Casio? Daj mi spokój, to jeszcze jakaś godność jest gdzieś tam mniej więcej. Ale zadzwonili i jaka była twoja pierwsza reakcja? No way. Dlaczego? Ale zadzwonili do uroczej menadżerki, czy bezpośrednio? Nie, no do uroczej menadżerki, tak, ale nie. No. Stary, ja nie mam nic wspólnego z Bukiem się. Hipotetycznie. Ja mam kogoś, kogo mogę ewentualnie wysłać. Menadżerkę? Menadżerkę, tak. Ale... No, nie, zastanawia mnie, bo jesteś kawał chłopa, wysoki, dobrze zbudowany. Gdybyś popracował nad masą mięśniową, to milion miałbyś na 4-5 kebabów w Warszawie. Podziękuję. Dobrze, a zarobię innymi sposobami. Ale pobawmy się. No. Pobawmy się jednak w to. Chcesz mi przeciwnika znaleźć? Jaki pseudonim miałby Filip Heiser? I w jakich ciuchach by występował? Ursynowska maczuga. Dobrze. Kiedyś powiedziałeś, że jak byłeś młody, chociaż cały czas jesteś nikczem nie młody, to miałeś sen o lataniu, że lecisz. Że byłeś szczęśliwy. Pamiętasz? W paru wywiadach podkreślałeś. No, ta sen o lataniu to bardzo prosta metafora pragnienia wolności czy rzucenia ograniczeń i blokad. Myślałeś kiedyś szerzej, czego takie ograniczenia i blokady mogą w twoim życiu dotyczyć? Zadaj pytanie precyzyjnie, Kuba. Jeżeli się unosisz, czy uciekasz od czegoś i pragniesz wolności, od czego? Bo jest wolność od albo do. Od czego wolność? Chyba schematu. Domowego? Rutyny? Rytuału? Wiesz, to jest szerokie pojęcie domowego, co to znaczy domowego. Twoi rodzice byli ludźmi sukcesu raczej. Wiem, że twoja mama bardzo cię akceptowała. Raczej nie krytykowała, tylko dmuchała w twoje skrzydła. Tak, prawda? I do dzisiaj to robi. To jest dobra metoda wychowawcza? Nie wiem. Wydaje mi się, że tak. Wiesz, mama uważa tak, że każda decyzja, którą robisz, jest dobra, bo ty ją robisz. Czy się na niej przejedziesz, czy ona będzie okej, dalej będzie dobra, bo jak się przejedziesz, to wyciągniesz wnioski. Czyli nie ma porażek, tylko doświadczenia. Brawo. Podobno to jest diagnoza, którą dzisiaj znalazłem na forach zajmujących się niby mediami, nieplotkarskimi. Podobno lubisz pokazywać, że masz do siebie dystans i słyniesz z kontrowersyjnego poczucia humoru. Tak? I teraz jest pytanie, czy to prawdziwy ty, czy to jest jakaś wizja ciebie idealnego? Czyli tak sobie Filip Heiser dziś wyobraża Filipa Heisera. Jezu, nie mam pojęcia, stary, to już jesteśmy w Matrixie jakimś. Bo już gubię się w tym, kim jestem teraz w tym momencie. Nie, ja po prostu zastanawiam się, czy... Bo poczucie humoru, dystans, ironia, to jest jakiś rodzaj talentu. Może ty masz inne. Może twoim zdaniem jesteś wyrazistym dziennikarzem, ale nie powinieneś być zabawnym dziennikarzem. Ale co to znaczy, stary? Nawet jak weźmiemy twój ostatni wpis na temat żabki. Prawda, że wpisałeś na Instagramie. On właściwie nie został zrozumiany jako zapowiedź. Tak, stary, dokładnie. Widziałem ten artykuł. Oszalałem. Oszalałem. No właśnie. I teraz jest pytanie, może ty nie masz klucza w swoim poczuciu humoru do tego, jakie poczucie humoru obowiązuje... Nie, ale poczekaj, daj mam 1%, sobie to przeczytam. Poczekaj, bo może będę mądrzejszy. Cześć, tu ulubiony youtuber waszych dzieci. W najbliższym odcinku Wchodzę w to, chcę zostać sprzedawcą w żabce. Znam się na hajzerkach i na białym proszku, po starym. Jeśli masz żabę, w której widzisz mnie na rozładunku, kasie, mopie i fajku w przerwie, na palecie, to welcome. No, to obudziło raczej niezrozumienie, niechęć, nie było jakoś masowo lubiane i teraz sam mówisz, że kiedyś lubiłeś Maxa Kolonko, wszyscy lubiliśmy Maxa Kolonko. Lubisz Clarksona, myślę, że ideał nas wszystkich, cenisz Wołoszańskiego, my do pewnego momentu też. Do czasu, kiedy umówił się z nami i nie przyszedł. Naprawdę idealny materiał na współpracowanie. Masz wyrazistą osobowość, czy chciałbyś mieć? Nie wiem, Kuba, jak ci odpowiedzieć na to pytanie, bo totalnie się w nim gubię. No dobrze. Nie, bo po prostu zastanawia mnie, czy ty nie chcesz być postrzegany jako zabawny chłopak, nie mając do tego warsztatu albo narzędzi. Kuba, siedzi przed tobą Filip, który twoim zdaniem może być niezabawny, czyimś zdaniem może być taki śmaki owaki. Ale ja nie mam jakby w swoim procesie myślowym chęci ani czasu na zastanawianie się nad tym. Ja? To jestem ja? Jeśli mam ochotę zrobić jakiś wpis, to go zrobię. No dobrze. Ale sam powiedziałeś, nie muszę już być wesołym chłopakiem z mikrofonem w ręku. Tak? Tylko że ja nie zastanawiałem się pisząc o tym, że chcę nakręcić na mój kanał YouTube'owy Wchodzę w to historię o pracy w żabce. Nie zastanawiałem się nad tym, czy
takie sformułowanie zdania będzie bardziej odpowiednie czy mniej odpowiednie. Po prostu tak napisałem, jak czułem. Kropka. Ale zastanawia mnie słowo muszę. Już, Piotruś, ostatnio. Nie muszę już być wesołym chłopakiem. No. Ja też nie muszę. To jest część mojej natury. Do Piotr mnie zna trochę lepiej, chociaż też nie jesteśmy aż tak blisko. Mhm. Ja się urodziłem jako ironista, złośliwiec ironista. To jest część mojej natury i dzielę się tą częścią, nie zawsze najmądrzejszą, ze światem w odpowiednich proporcjach. Mam to przemyślane. Zastanawia mnie, czy ty masz to przemyślane. Jaka jest silna twoja, silna strona twojej osobowości? Jesteś ironiczny, spostrzegawczy, złośliwy, dociekliwy, punktualny. Punktualny na pewno nie. Mhm. Bałaganiasz do tego. Wydaje mi się, że jestem ambitny. Mhm. I nie za bardzo też zastanawiam się nad tym, czy to, co napisałem, jest super śmieszne albo super nieśmieszne. Po prostu taki mam styl. A masz poczucie humoru, twoim zdaniem? Nie wiem, stary. Teraz już po rozmowie z tobą to ja nic nie wiem. Abstrahując... No, ale ja pytam cię życzliwie. Czujesz, wydaje mi się, że mam. Wydaje mi się, że mam. Okej, Piotruś. Abstrahując od tego, czy to był dobry żart, czy nie. Mhm. Czy to nie jest tak, że gdyby to napisał ten i ten, to nic by się nie wydarzyło, a napisałeś to ty... I tylko wiesz, ale tak naprawdę od razu pojawiają się jakieś komentarze i ludzie szukają trzeciego, drugiego, piątego sensu. Ale tak na koniec dnia, jakie to ma znaczenie? Nie, chodzi mi o to, że mnie by to frustrowało, że jestem analizowany, rozkładany na czynniki pierwsze. A mnie to w ogóle nie frustruje. Ja chcę zrobić dobry materiał na swój kanał, który... To jest tak, że dzieciaki do mnie podchodzą. Ja mam teraz taką akcję w mojej klinice leczenia otyłości dziecięcej. Poruszamy Polskę. Jeździmy po szkołach w gminach, takie wiecie, gminy zapomniane przez Boga i świat, bo no, w Warszawie, to Łodzi... To jest taki czy... Coś takiego? Tak, taki klinika hajzerowy. Na kółkach? Tak, coś takiego. I te dzieciaki podbiegają i mówią, o, jest ten youtuber, wchodzę w to. Ja mówię, jaki youtuber? Przez ostatni materiał tam nagrałem parę lat temu. A faktycznie to się jakoś zawirolowało, dzieciaki to oglądają i tak sobie pomyślałem, że warto by było to wskrzesić. Mhm. I pierwszy materiał, w którym będę wskrzeszać ten kanał, to jest właśnie, wymyśliłem sobie żabkę, bo żabki są wszędzie i są bliskie człowiekowi. Nie, ja czegoś nie rozumiem, bo słucham cię bardzo uważnie i mam nadzieję, że czujesz, nie tylko tu, także podczas naszych rozmów, czy nawet mojej rozmowy z Gargamelem, że jestem ci życzliwy, bo cię cenię. Mhm. Ale wyznałeś, że poszedłeś na terapię, bo miałeś kłopot z ciśnieniem, stresem, ambicjami i relacjami. Mhm. Dzisiaj mówisz, że właściwie nie masz żadnego ciśnienia, nie masz kłopotów z ambicjami, relacjami, oczekiwaniami. To znasz już odpowiedź na te pytania, dlaczego sobie nie radziłeś z tymi wszystkimi rzeczami? Kuba, to jest właśnie proces terapii. No, to powiedz mi o nim, bo ja jestem ciekaw. Jeżeli możesz oczywiście. No, wolałbym nie. To jest osobiste. Okej. Okay. Bo sam często mówisz, że tak jak Piotruś i ja, byłeś mamisynkiem. Ja byłem mamisynkiem. Do dzisiaj jestem. Piotruś, jesteś mamisynkiem? Jestem. Ja jestem już teoretycznie. A tacy, wiem to, po sobie i też po mamie Piotra, zwykle są zdziwieni brakiem akceptacji i entuzjazmu, który zawsze zapewniała mama. I teraz moje proste pytanie. Aha. Czy ty masz kłopot z publicznym przyjmowaniem krytyki? Nie. A jak na przykład pokazałeś temu panu, on się Chłatki nazywa, faka, podczas programu, bo zażartował z ciebie. To był żart. To był żart na żart. On powiedział, że jestem, że się nie umiem ubrać, a ja zrobiłem tak i tyle. No, no. I widzisz, Kuba, jeśli teraz będziemy analizować każdy geść... Nie, ja tylko pytam... Nie, ale ja teraz o to odpowiadam, bo pytasz, to ja ci odpowiadam. Tak. Jeśli teraz zajmiemy się analizą każdego przecinka w moim przedostatnim poście z 12 listopada oraz gestem z 7 października 2022 roku, owszem, możemy sobie nakreślić jakąś historię. Tylko... Jaki to ma sens? I po co? Bo to tworzy pewien komponent. Albo bo teraz tworzyłeś teorię, do której starasz się przypasować jakieś wydarzenie z programu Dzień Dobry TVN z Mateuszem Chłatkim, w którym świetnie to pasuje do nieradzenia sobie z krytyką. Mhm. No tak, tylko to była po prostu, wiesz, wymiana ironii, która została złapana przez kamerę. To nie świadczy o moim problemie. To znaczy, że pokazywanie komuś na antenie faka jest rodzajem żartu, żebym zrozumiał. Bo wiesz, pamiętasz, jak niejaki Gargamel wymyślił ten termin hajzerowanie, który uważam za etycznie naganny, bo jest niestety piętnujący, to on definiował to trochę nieporadnie jako ucieczkę od odpowiedzialności, czyli na rzecz
relatywizowania faktów, czyli takie podwójne standardy. Robię jakąś aferę, to potem bardzo szybko robię akcję charytatywną. Robię jakiś skandal, to bardzo szybko opiszę o tym, że pomagam powstańcom. I on widział w tym pewnego rodzaju konflikt, niespójność. Ja jestem ciekaw, czy ty widzisz, czy może to jest wymysł. Czy w takim razie, jak już rozmawiamy tak na poważnie, wchodzimy na takie nuty. Czy w takim razie, jeśli mam co roku akcję dla powstańców, tak? Jest kolo z internetu, któremu coś się nie spodobało. To, żeby teraz nie zaburzyć jego dobrego samopoczucia oraz twojego w takim razie, czy mam zrezygnować z tej akcji i nie pomóc powstańcom, bo komuś nagle się to połączy w kropki? No sorry. No nie. Wiesz co, jedna rzecz mnie niepokoi, bo ja podałem ten przykład Chłatkiego po to, żeby nie wyciągać tych wszystkich Azja Express, tego, tych polemik z dziennikarką Wirtualnej Polski i tak dalej, bo tego było sporo. Ja się po prostu zastanawiam, czy ty łączysz czasami, bo mnie się też zdarzają, jak wiesz, wpadki i ja staram się połączyć kropki, co mnie do tego doprowadziło i w jaki sposób będę się bronił. I ja mam wrażenie, że ja mam to bardziej przerobione, ale nie wiem. Wiesz co? Nie wiem, dawno nie miałem żadnej afery w związku z tym. Może przy najbliższej pogadamy. Okej. Okay. A czujesz się spełniony, robiąc program w Radiu Z? Co to jest za pytanie, Kuba? Czy czujesz się spełniony, robiąc program w Radiu Z, o którym właściwie nikt nie słyszał? Kuba, to jest 5 godzin w sobotę. Wiem, od 10 do 15. Od 10 do 15. No, rozumiem, co ma na celu to pytanie, ale ono kompletnie jest, za przeproszeniem, z dupy. A możesz powiedzieć dlaczego? No dlatego, że wiesz, no, chcesz, żebym odpowiedział ci, że nie, nie jestem spełniony. Nie, tak? Chciałbym, żebyś odpowiedział tak, jak się czujesz. Dlatego, że nikt nie słyszał o tym programie, bo on jest od 10 do 15, ale jeśli ja mam tam swój zen w tym studiu, tak, i ja czuję, że to jest fajne i to mi dobrze robi, to będę to robić. Obojętnie, czy teraz będziesz ironizował, czy jestem w tym spełniony, czy nie. A ja nie ironizuję, to dopisujesz mi intencje już. Trochę tak. Bo ja pytam, czy jesteś spełniony, bo próbowałem posłuchać tego programu i po prostu mówiąc wprost, jest taki mało referencyjny. No, właściwie jest bardzo lajtowy, jest trochę taki program, w którym moim zdaniem zabija twoją wyrazistość, ale może się mylę. Jest taki lajtowy. No, no jest lajtowy, tak. Obojętny. Może jemu, może właśnie koledze Filipowi taki program w sobotę był potrzebny. Odpowiadam. Ten program jest odpoczynkiem wojownika? Jest jakimś interwałem między czymś ważnym i ważnym? Kuba, ja cię nie atakuję, zwróć uwagę. Nie, ale wiesz co, o co chodzi? Chodzi o to, że wchodzisz na bardzo jakby wysokie C, tak? W sensie? W sensie, że wiesz, odpoczynek wojownika, nie? No to jest mocne zdanie. No bo jesteś wojownikiem medialnym, no jesteś wyrazistą postacią, to jest raczej komplement. A ja po prostu siedzę w studiu i mam się dobrze. I nie mam do tego żadnej teorii. Tyle. Wspaniale się was obserwuje. Czuję się jak na meczu Kubot ze Świątek. Moi drodzy... Jeszcze mamy 6 minut, rozmawiajmy, bo dobrze jest dobra temperatura. Czy dobrze się czujesz? Bo mam wrażenie, że nie do końca zrozumiałeś moje intencje i przystąpiłeś do defensywy. A ja... Znaczy, mnie w ogóle dziwi... zdziwienie osób medialnych hejtem, bo zjawiskiem hejtu, skalą hejtu, lawiną hejtu, bo to jest troszkę jakby ucieczka od rzeczywistości. Taka, a nie inna jest kondycja ludzkości, plus odrobina technologii i rozwiązanie gotowe. No, nie wiem, czy to jest narcyzm, czy życie w iluzji. Ktoś, kto idzie na scenę, do mikrofonu, przed kamerę, musi się spotkać, cytując Żulczyka, z informacją zwrotną. No tak, zgadza się. Nie masz z tym kłopotu. Nie mam. Piotruś, masz z tym kłopot? Nie. Ja już was przestałem słuchać. Dobrze, proszę, pytanie od Piotra. Meblem w tym studiu. Proszę. Mój drogi proszę, Filipie, proszę. Byłeś ostatnio w KDW? Byłem w KDW. Czy KDW pachnie inaczej teraz? KDW pachnie zupełnie inaczej. 30 kompletnie lat nie ten zapach. Temu? To czym teraz pachnie? Teraz, i ostrygami? Teraz pachnie zupełnie zwyczajnie. Ale wszystkie smaki i zapachy z dzieciństwa zawsze w naszej głowie urastają, wiesz, do rangi... A czy ty jesteś trochę berlinofilem? Czy jestem berlinofilem? No. Nie, nie jestem berlinofilem. Mam tam dobre wspomnienia z dzieciństwa. Na koszulce Kreuzberg, Kraft Kebab. Jaki jest status tego biznesu? Bo mnie to bardzo interesuje, bo Kuba jest z tej branży, może nie kebabowej, gastronomicznej.
Wolałbym zaakcentować nie kebabowej. Bardzo luksusowe. Po prostu mogę mieć nie chcę. Potrawy. Ja jestem tak, też nie mamy kebaba, ale mamy super tatara, więc powiedz mi, widzisz, wybiłeś mnie z rytmu. Tak. Jaki jest status tego biznesu? Bo to mnie bardzo interesuje. Kiedy się otworzycie? Chciałbym jeszcze w grudniu na Ursynowie. Dobrze. A dlaczego ten kebab będzie taki wyjątkowy? Bo będzie gemusę. Czyli zupełnie inny niż to, co się u nas podaje. I dlatego ta kolejka pewnie tam stoi taka. Dlatego, pod Mustafą? Tak. A myślisz, że ludzie od pierwszego dnia będą do ciebie walić drzwiami? Nie mam zielonego pojęcia. A co zamierzasz z tym zrobić? Z tym, żeby przyszli. No bo tutaj też mówimy o biznes, bo show już, jak sam powiedziałeś, teraz jest w defensywie. Wiesz co, no mam social media. One mają swoje zasięgi. Mam nadzieję, że jedno z drugim zagra. Tak, proszę, proszę. Dziękuję ci, Kubuś. A będziesz stawał? I czy, tak, oczywiście. Czy, właśnie, bo widziałem też na wideo, że ty się z tym kebabem po prostu nie boisz dotykać. Będzie kebab ala Heizer taki bardzo precyzyjnie według twojego przepisu, panie szanowny? Nie mojego, tylko takiego właśnie berlińskiego. Czyli tam nie będzie kombinowania, to nie będzie kebab fusion, tylko... Nie, absolutnie. Taki klasyczny. Dobrze, czyli taki klasyczny, tylko że w tym wydaniu kebab. Właśnie berlińskim. Jeszcze jeden aspekt, bo ja tym kebabem chciałem odbić, bo mi się wszystko w głowie pomyliło. Po kebabie zdarza się odbić. Ale tak? Czytałem i wiem, że z rodzicami dość często bywałeś w kościele. Nie patrz na mnie, to ja bym powiedziałem. Ja na pewno w kościele naprawdę, nie bywam. Tak? Naprawdę, ale chodziłeś do kościoła, jak byłeś młodym chłopcem. Jak każdy z nas, to była pozycja obowiązkowa. To była taka pozycja, natomiast nie nałogowo. Czy pojawia się w takich momentach kryzysowych szukanie Boga i szukanie odpowiedzi gdzieś wyżej niż tylko u psychoterapeuty? Nie szczególnie. Czyli jest to taki ateizm zadeklarowany i tam nie było żadnych... Nie, to ani wiesz, ani wiara, ani... Znaczy wiara, no taka głęboka w takim rozumieniu klasycznym polskim, katolickim, nie? Mhm. Ale też nie ateizm, no. Musisz wierzyć w coś. No właśnie, to w co ty wierzysz? Skoro musisz, to jak ty sobie to... Znaczy nie to, że musisz, możesz, tak? Bo tutaj wiesz, z prezydentem Wałęsą też rozmawialiśmy o tym, co się dzieje. On już ma 80 lat, więc on bardzo lubi. Wydawało mi się, że on lubi rozmawiać, poruszać temat śmierci, tego, co się stanie. No niestety stronie. Tak, z jakimś umiłowaniem nawet celebrował moment, w jaki sposób chce być pochowany, gdzie, tak, obok kogo, a obok kogo nie. I dlaczego na Wawelu? Ale to było urocze, bo widać, że nie wybiera się tam, a jakby też nie obawia się tej historii. Więc staram się wejść w twoją głowę i jeżeli masz na to ochotę, opowiedz nam, jak wygląda to u ciebie. Z tym Bogiem, z tym, co jest po drugiej stronie. Jak ty sobie to wyobrażasz? Wiesz co? Wierzę w to, że to się tu nie kończy. Nie nazwę tego kościołem w rozumieniu tego budynku, do którego idziesz i spędzasz godzinę, powtarzając kolejne formułki, które się dzieją. Tu klęknij, tu wstań, tu wiesz, tu powiedz, tu zaśpiewaj i tak dalej. Natomiast po tym najgorszym wydarzeniu w moim życiu dostałem coś w rodzaju informacji zwrotnej, która sprawiła, że ja się śmierci nie boję. I wiem, że to dalej jest, tylko w trochę innym wydaniu. Zaraz wracamy. Znowu zrobiło się serio naszym... Ale takie pytanie zadaliście. To jest ta pierwsza, ja wracam, bo ja mam jeszcze jedną historię a propos Guilty Pleasure Filipa Aleksandra. Ale ja muszę, bo trochę mam wyrzuty sumienia, że o tą Zetkę zagadnąłem cię. Wiesz, co mnie na nastroiło? Oprócz tego, że starałem się posłuchać waszej audycji, bo wiedząc, że będziesz, bo jesteśmy umówieni od dawna, to zobaczyłem, że Zetka w ogóle nie chwali się waszą audycją w swoich socialach. Ani na Instagramie, ani na Facebooku. YouTube też, na YouTubie dzisiaj. Nie ma. I zastanawia mnie po prostu, dlaczego ktoś kupuje takiego faceta jak ty. Ja ci powiem coś. I potem go zamyka. Jak chcesz historię, background, mamy czas, czy wolimy? Mamy, proszę bardzo. Mamy? Dobra. Słuchaj, to było tak. Zapytałeś mnie kilka pytań wcześniej, czy ojciec załatwił mi w życiu jakąś robotę. Mhm.
Mój? Nie, zadałem ci inne pytanie. Ile czasu poświęciłeś na myślenie o tym? To jest masz rację. Tak, oczywiście. Ale generalnie ojciec, załatwienie roboty. Więc historia jest taka, że wtedy, kiedy no już ten czas w Dzień Dobry TVN był sobie jaki był, tak, był średni, ojciec przyszedł do mnie i powiedział: Filip, to była właśnie taka mistrzowska rada wspaniałego człowieka. Powiedział: Filip, wydaje mi się, że super by było, żebyś wrócił do korzeni i spróbował jeszcze raz radia. Mhm. Mówi, to jest moje marzenie, żeby posłuchać cię w radiu, żebym jechał samochodem i słyszał cię w radiu. I to, co się wydarzyło, jest trochę pokłosiem tego, co powiedział mi wtedy tata. I ja się tam czuję dobrze. Ale tak nie mówi człowiek, który czuje się spełniony, że ma swojego świętego grala medialnego. Ha, tylko czy... Wiesz, ja mam 39 lat, Kuba. Mhm. Ja mam czas. Mhm. Okej. Okay. I ja, wiesz, to nie jest tak, że... Czyli to jest preludium do czegoś. To jest ani preludium... Ani uwertura. Ani uwertura, ani coś do czegoś. Mhm. To po prostu Kuba jest. Okay. I jeśli komuś jest tym dobrze, to super. Tobie jest tym dobrze? Tak, jest mi bardzo dobrze. Ja mam, wiesz, ja mam w głowie bardzo duże projekty. Nie, wchodzę na stronę Zetki i widzę tam tych chłopaków, których nie znam. Widzę Szymka Majewskiego i nie ma ciebie. I zastanawia mnie, ja bym się tobą chwalił. Ja też. No to Zetka tego nie robi. Wracamy zaraz za trzy minuty. Dział marketingu. Zaraz wracamy. Pozdrawiamy naszych niezdolnych kolegów z radia. Zaraz wracam. WW. Wciągające i wyjątkowe. Partnerem rozmów wojewódzki kędzierski są wafle WW. Podcast nakręca Mubi.pl. Najlepsza porównywarka OC/AC.
Oj, oj, oj. Nie wiem, czy Piotruś pamiętasz, jak ci mówiłem chyba tydzień temu. Tak, tak, okej. Tak. Jak ci mówiłem, że w Mubi dostałem ubezpieczenie tańsze na mojego Jeepa Wranglera o 1300 zł. No jeszcze 1150 zł dostałeś od nich za zakup polisy, przypominam. I uświadomiłem sobie, że za kilka lat, za kilka moich samochodów jestem stratny blisko 100 tysięcy złotych. No i ja chciałem powiedzieć... No i teraz moje pytanie o wasze spełnienie. Czy czujecie się spełnieni? Dlatego warto, Filip, tak? Sprawdzić OC w Mubi i tak wkładźcie w link w opisie i odbierzcie 150 zł. Akurat mi się kończy. Na zakup polisty dla swojego auta. O. I teraz pytanie twoje, czy jesteśmy... Spełnieni? Tak, dlatego że my, przepraszam, ja będę mówił za siebie, ja show biznes traktuję jako syntezę tych dwóch wartości. Tam, gdzie mogę robić show, robię show, tam, gdzie mogę robić biznes, robię biznes, a najchętniej, dokładnie. Miałeś kiedykolwiek inne pomysły na swoją przyszłość, czy zawsze lokowałeś się blisko mediów? No jeszcze, tak, ja w ogóle miałem iść na egzamin na aktorstwo. Mhm. Ale po drodze było dziennikarstwo, jak tak idziesz, tak wiesz, tak od Nowego Światu, to najpierw jest dziennikarstwo. Miodowa jest trochę dalej. Też to miałem. Też to miałeś, tak? Też to miałem. No i tak mi dobrze poszedł ten egzamin na dziennikarstwo, tam miałem 100 na 100, że już... Miałeś już... naprawdę... Mhm. A to wiesz, to jest bardzo rzadki wynik. Ale tak. Bo ja też dawałem na dziennikarstwo, ty byłeś. Mówimy o predyspozycyjnym. Tak? Tak. Ja już nie pamiętam, jaki miałem, ale na pewno nie miałem 100 na 100. No to sukces. No już sobie tak zostałem, nie? Już mi się nie chciało dalej iść. Jeszcze myślałem wcześniej o szkole policyjnej w Szczytnie, ale... No to wstydliwie pominijmy. No, ale powiedz, a dlaczego aktor? Bo to jest ciekawe i Piotruś, ja chodziłem na takie zajęcia ja na Miodową, przygotowawcze. Ja nie na Miodową, do Teatru Ochota chodziłem, ale też chodziłem, no. Ale właśnie, czy dlatego, że aktorstwo jest jakąś formą bycia publicznego? Czy jest szansą na przeobrażenie się? Dlaczego aktorstwo? Nie, ja myślałem, że to jest po prostu fajne. Że to jest fajny zawód. I te zajęcia, o których mówisz, właśnie uświadomiły mi, że to nie jest zawód dla mnie. Bo? Bo ja po pierwsze nie umiem czekać, bo ja muszę na już. Ale musisz czekać w sensie na rolę, czy w teatrze, na wejście? No generalnie. Gra, próby. To jest czekanie. Aktorstwo to czekanie. Tak, to czekanie. Tak. A ja nie umiem czekać. Czasami nawet bez własnego kampera. Właśnie. To jest cytat z Czarka Pazury. Ale powiedz mi, i czy zrobiłeś, bo ja chodziłem na zajęcia. To jedna rzecz, a druga rzecz, ta kreacja w aktorstwie, owszem, jest bardzo ważna, bo musisz tę rolę włożyć na maksa dużo i to jest, wiadomo, wielki warsztat jest potrzebny. Natomiast dla mnie to ciągle było mało. Ale miałeś jakąś... Bo każdy z nas, ja wystąpiłem w filmiku o miasteczku... Aktorem teatralnym. Szarpałem Małgorzatę Kożuchowską za włosy u Wegi, tak. Naprawdę? Tak, no. Czekaj, coś było. Było w Plagach Breslau. A, czy to prawda, że nauczycielka powiedziała ci, że jak nie będziesz się uczył... To jest piękna historia. Ja zawsze lubiłem historię. I jeśli czegoś się uczyłem, to tylko i wyłącznie historii. I rozdaje ta nauczycielka od historii, w tym liceum właśnie, o którym gadaliśmy, tam sprawdziany, tak patrzy na mnie i mówi: Heizer, jak ty się będziesz dalej tak uczyć, to wylądujesz jak twój stary w Polsacie. I to była groźba. To miała dobre rozeznanie. To miała dobre Pamiętasz jej nazwisko? Nie pamiętam. Nostradamus? Jakoś tak. Pani Nostradamus. Znana rodzina. Pomidor powinieneś powiedzieć. Już się pogrążasz, panie Filipie. Nie, ale bo zastanawia mnie, ja wiem, że to jest to pytanie z cyklu sztampowych, ale ono zawsze może mieć inną odpowiedź, bo tak. To jest też inna rozmowa. Gdyby na przykład twój tata był, nie wiem, lekarzem, listonoszem, wielobojstwem. Albo stolarzem. Myślisz, że miałoby to wpływ? Chodzi mi o to, że ja pochodzę z medyczno-prawniczej rodziny i nigdy w głowie nie miałem nawet promila zainteresowań ich pasją. Jasne. Jestem ciekaw, czy ten długi cień Zygmunta padał na małego... Znaczy, wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że na pewno. Wiesz, ojciec zabierał mnie do Polskiego Radia na Malczewskiego i faktycznie to też, wiesz, jak jesteś małym dzieckiem i patrzysz na coś tak wielkiego, a ten budynek jest monstrualny. Jest przerażający i wzbudza respekt. Jest przerażający na dole, wiecie, tam były tam mordownie ubeckie i tam jest taki właśnie klimat trochę, nie? I patrzysz na to, no to robi wrażenie i to gdzieś zostaje w pamięci. Tam w Bisce czy w Czwórce pracowałeś? W tamtym budynku? Czy tam w Czwórce, tam w Czwórce. Okay. To robi wrażenie i jakoś wpisuje ci się w taki, wiesz, taki ślad neuronowy, więc wydaje mi się, że to tak miało wrażenie. Poza tym ojciec zabierał mnie w trasy Lata z Radiem. To wtedy były duże wydarzenia. To wtedy były gigantyczne. To była taka jak inwazja mocy RMF-u. Tak, pamiętam. Tak, dokładnie. Więc ja jakoś sobie na to tak patrzyłem z backstage'u i chyba mi się to nawet podobało. Więc na pewno miało to wpływ. A czy tata przyzwyczaił cię, bo chociaż w tamtych czasach tego nie było, bo ty bardzo nie lubisz tematów celebryckich. Ciężko mi sobie wyobrazić ciebie... Nie jestem fanem. Ojciec uwielbia.
Ojciec uwielbia, tak? Tak, ojciec, wiesz, zaproszenie, czerwony dywan, wywiady, flesze i tak dalej. Ja się jakoś tak kulę w sobie. Ale mam wrażenie, że ty masz uczulenie na czerwony dywan. Tak, mam uczulenie, no. A, bo? A nie wiem dlaczego, no po prostu uważam, że jest to... W ogóle celebryctwo wynikające z samego celebryctwa, biorąc pod uwagę definicję słowa, czyli celebrowanie, tak? No jeśli twoim marzeniem życia jest celebrowanie czegoś, czyli stawanie tam, właściwie ale... wiesz, no nie potrzeba do tego żadnych wielkich skillów. Ale po prostu idziesz, stajesz, robią ci zdjęcie, uśmiechasz się i to dalej idzie. Ale dlatego robią ci zdjęcie, bo skądś cię znają. Dzisiaj kompetencje są. Ale znają cię z celebrowania właśnie. Tak, a czy tak, to nie no. jest tak, że w polskim show biznesie... to stawanie na ściankach i te wszystkie premiery i inne imprezy w ogóle nie idą w parze z gwiazdorskimi apanażami i to sprawia, że jest to bardziej, jeszcze bardziej karykaturalne. To jest działalność zastępcza. Tak, 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 tak. Ale z drugiej strony, jak patrzycie na te wszystkie freakfighty i to, co się dzieje w internecie. Których zawalczasz, to dzisiaj powiedziałeś. Tak, za tak, tak. No to wszystko jest jakieś udawanie czegoś, uzurpowanie. Ale zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego te serwisy typu Plotek, Jastrząb Post zajmują się ludźmi przeważnie trzeciej kategorii. Jakaś Maja Chyży, jakiś... Bo są kolorowi. Myślisz, że są kolorowi, tak. Czy może nie stanowią dla nich żadnego zagrożenia, bo ich sukces nigdy w życiu nie będzie duży. To jest opisywanie bezpiecznych ludzi, którzy nie rzucają się. Ja myślę, że my budujemy sobie teraz do tego teorię i teraz, wiesz, możemy sobie rozmawiać, czy oni myślą tak i tak dalej. Ja myślę, że oni po prostu nie myślą. I walą o tym, co im się wyświetliło właśnie, wiesz, na socjalach. O, fajne, piszemy. I poszło. Czyli dziennikarstwo polegające na przypisywaniu... To nie jest dziennikarstwo. Dziennikarstwo to jest bardzo poważna rzecz. To jest docieranie do prawdy, to jest, wiesz, to jest drapanie, to jest grzebanie, to są programy śledcze, to jest dziennikarstwo. A to? Stano zrobił dobre dziennikarstwo, jest Janoszek? Uważam, że... Uważam, kurczę, że nie wiem, co uważać tak naprawdę. Z jednej strony faktycznie... To jest chyba kwestia osi czasu. Do pewnego momentu to było dobre. Tak, do pewnego momentu to było dobre, a potem się już zaczęło być trochę psychodeliczne. I trochę mobbing, bym powiedział. I trochę mobbing, tak, 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 tak. Znaczy ja myślę, że... Ale czy uważasz, że któraś z tych celebrytek, która wpadnie na taki pomysł, a było w polskim... Ja nie wiem, czy to nie jest choroba, było... wiesz? Słucham? Ja nie wiem, czy to nie jest choroba. Tak, ale co nazywasz chorobą? No ta cała wymyślona historia. Ale może też to być z premedytacją. Czy mówisz o mitomanii po prostu? Tak. A ja znam trochę Natalię Janoszek i uważam, że tak jak Karolin Derpiński, ona ma świadomość, gdzie są te puste bramki, te nie ma tych firewallów wynikających z intelektu u ludzi typu Plotek, Pudelek i ona to wykorzystuje, bo ona zagrała w grę, tylko, którą grają na co dzień tylko, że Karolin, serwisy plotkarskie. Karolin Derpiński ironizuje w tym. Oj! Ale to czuć. Czuć, że to jest inteligentna dziewczyna, która rzeczywiście ma taką teraz kreację. Teraz gania twojego kumpla Szymka Majewskiego do sądu, chce go pozwać, bo ją wyśmiał. Ale no dlaczego to robi? No dlatego, że będą kolejne artykuły. Właśnie. Tak. No. To nie jest dlatego, że ona się na to zdenerwowała, tylko dlatego, że dalej będzie... Ona zaciera rączki. Ja w ogóle jestem bardzo ciekawy, kto za tym stoi, bo to jest... Ale wiesz, że Janoszek w tej chwili w Playerze występuje jako główna gwiazda jednego z programów pod tytułem Przetrwanie. Czyli właściwie Stanowski załatwił jej dobrze płatną pracę. Nie wiemy, czy dobrze płatną. No ale w Playerze, dosyć popularnym serwisie naszego, twojego byłego, mojego aktualnego pracownika. Znaczy, ja nie wiem, czy to nie jest trochę tak, właśnie gdzie jest różnica między Caroline, a gdzie jest Natalia, że ja nie wiem, czy ona nie wierzy w to. A, tutaj stawiasz punkt, tak? Tak, tak, tak. Czyli tak, jest chora, o tym mówię. Nie wiem, to ja nie jestem lekarzem, żeby stawiać diagnozy. Ale zastanawiamy się. Zastanawiamy się. Ja mam wrażenie, bo wiecie, to jest tak na serio. Ona chodziła z tym do śniadaniówek, opowiadała o tym z pełnym wierzyła w to, co mówi. I moim zdaniem wierzyła w to, co mówi, tak. Dobrze, powiedział tak, Piotr, jedną proszę. Ważną rzecz. Proszę Filip. Bardzo. Kto za tym stoi? Ja bardzo lubię ten zwrot, bo ja uwielbiam różne teorie, kto za tym stoi, spiskowe. Czy ty jako dziennikarz śledczy nie kusi cię, może też fascynujesz się historiami, które no, są z pogranicza wiesz, faktów i mitów? UFO, nie UFO. Heiser szukający. Ja uwielbiałem, wiesz, program Sasquatcha. Był taki, ostatnio zmarł prowadzący Niedowiary, Maciej Trojanowski. Niedowiary. A, Jezu, o, jakie, Robert Bernatowicz wymyślił. Tak, Robert Bernatowicz. Tak, to było Archiwum X Polskie. Był Nautilus Radia Z. Wspaniały. Ja się który ja słuchałem totalnie i potem był program w TVN-ie. Zmarł ostatnio pan Trojanowski. A takie dziennikarstwo z przymrużeniem oka, ale dla mnie też... Ja nie wiem, czy oni mrużyli oko. No właśnie, właśnie. Czy nie chciałbyś... Może to by było fajne dla ciebie. Nie wiem. I mówię to absolutnie serio. Nie wiem, może. Ale mówimy o niskiej jakości mediach, a był taki moment,
i w razie czego powiedz, że nie chcesz o tym rozmawiać, żebyśmy się nie starli. Pytasz o program Hipnoza? Nie, to był przecież... Każdy z nas ryzykuje. Ja zrobiłem program Mask Singer, który też był nieudany. Faktycznie tak było, tak. Umówmy się, razem zrobiliśmy program Mali Giganci, który miał tylko dobrą jedną edycję, a potem miał kopię w klej. Ale program Mali Giganci był dobrym programem. Tak. Był taki moment, w którym także twoje życie uczuciowe stało się tematem takich mediów. Przy twoim niestety udziale, bo kiedy ja po raz pierwszy usłyszałem, jak powiedziałeś, w Brukowcu, taka miłość zdarza się raz. Tak było, no. Po co to zrobiłeś? Albo wiesz dlaczego? Dlaczego właśnie? Powiem ci dlaczego. Chętnie posłucham. Bo tak czułem. Bo ale Brukowiec jako miejsce wyznań? Kuba, tak czułem. W tamtym momencie miałem takie flow, tak mi się podobało. Czy byłeś głupio zakochany? Chcesz to powiedzieć? Nie chcę powiedzieć głupio zakochany. Ale zakochany. Dla mnie to jest głupio zawsze. Oczywiście. I... Błagam cię, przecież może Agata może tego słuchać. To. Po prostu wtedy tak czułem. I tyle. Ale zauważyłeś, że powstał taki mechanizm, w którym jedna twoja wypowiedź dla wielu ludzi stało się zaproszeniem do rozmowy na temat twoich najmniejszych hemoroidów. Twoja prywatność rozleciała się jak bańka ze szkła. I nie przeszkadzało ci to? Wiesz co, no nie będę sobie teraz robić z tego wyrzutów sumienia, skoro wtedy tak czułem. Nie wiem, czy to jest dobra filozofia. Ja też nie wiem, czy to jest dobra filozofia. Ale dzisiaj nie masz takiego absmaku. Ale dobrze, ale co mam zrobić? Nie wiem, mam się powiesić na krzyżu? Mam się samozbiczować? Czy jaką formę kary... To zabawne, co mówisz, tylko ja nie mówię o skrajnościach, tylko o takim poziomie autorefleksji, która sprowadziłaby się do wyznania. Tak, tak. To był plan. Albo chwila zauroczenia. Wtedy miałem taki nastrój, dzisiaj bym już tak nie zrobił. Dokładnie, to jest ta odpowiedź. Właśnie jej ci udzieliłem. Czyli dzisiaj jesteś z kimś związany? Kuba, akurat właśnie ta historia nauczyła mnie. O. Właśnie to jest ten wniosek. Kochany, cieszę się, że to mówię. Żeby absolutnie nigdy w życiu więcej nie poruszać tego tematu publicznie. Czyli zobacz, jesteś zakochany. Zobacz mnie i Piotra. Nikt nie wie, z kim się spotyka Piotr. Nikt nie wie na pewno, z kim ja się spotykam, bo to są rzeczy zbyt intymne. I ale jako 20 lat starszy kolega, którego nie musisz szanować, ale warto, póki mamy wspólny czas antenowy, się wysłuchać, polecam, niech to będą sekrety dwojga osób. Dokładnie tak. Dokładnie tak. I to jest właśnie wniosek z tamtej historii. Okay. Wiesz, nie będę teraz mówić, byłem idiotą, bo tak nie uważam. Ale powiem, faktycznie wyciągnąłem wnioski z tej historii. A ty jesteś dobrym mężem? Mężem? Tak. Dlaczego mężem? Bo byłeś mężem. O Jezu, 100 lat temu, dawno i nieprawda. Ale będziesz dobrym mężem, myślisz? Masz taki zespół cech? Bo ja chyba nie mam. Myślę, że nie. Dlaczego? No bo myślę, że... kiepsko mieszczę się właśnie w schemacie, nie? Oczekiwań? Oczekiwań też. Reguł, zasad, zobowiązań? A dobrym ojcem jesteś? Wydaje mi się, że tak, robię wszystko. Żeby tak było. Mhm. A planujesz jeszcze więcej dzieci? Nie wiem, Kuba. Okej. Okay. Mówiłeś o tacie, który dzwoni i mówi, nacisk na tę sylabę, popraw się. A kiedy tata powiedział taką opinię, która ciebie ucieszyła? Pierwszy raz chyba wtedy, kiedy odbierałem Wiktora. I co powiedział? Good job. 2014, Wiktor, odkrycie roku, dobrze pamiętam. Tak. Powiedział, tak, jestem z ciebie dumny i to chyba było dla mnie cenniejsze niż sama ta nagroda. A czy tata w ogóle rozumie, bo te media w ciągu tych 20 lat ewoluowały strasznie. I czy tata się jeszcze odnajduje w tym? Nie jeszcze, tylko odnajduje się totalnie. Jak ja widzę jego posty na Instagramie, rolki, które wrzuca, co się dzieje? Tata na TikToku? Tak. Czyli tata się odnajduje w socjalnych. Moja mama ostatnio do mnie mówi. Moja mama ma taki telefon, no taki jeszcze z guzikami, nie? Bo mówi, że od... Nokia? Samsunga dokładnie. Okej. Okay. Bo mówi, że od tego boli ją głowa i że za bardzo promieniuje. Tak, dokładnie. Foliowa czapka. Więc kiedyś kupiłem mamie tableta, którego używa w domu i nie musi go trzymać, więc jej nie szumi. I mówię do mamy ostatnio, mówię, słuchaj, tak powiem ci, mam głośno w tym moim domu, bo mieszkam przy samej ulicy. Chyba mam okna jakieś takie za słabe. Muszę zmienić okna. A mama mówi, słuchaj, ostatnio na rolce widziałam taką firmę od uszczelniania okien. Mówię, mama, na jakiej rolce? Toaletowej w ogóle? O czym ty mówisz? No jak to jakiej rolce? Na YouTubie. Mówię, matka, rolki to są na Instagramie. A matka mówi, nie. Ostatnio prowadzili też na YouTube. Na YouTubie? Słuchajcie, musimy zrobić przerwę. Moja mama wie wszystko na temat UFO, nazistów. Koronawirusa? Koronawirusa? Bo moja też.
To też wie, ale jest raczej po tej dobrej stronie. Okay. A która to jest dobra strona, teraz pytanie? Ja wiem, że po prostu w tej Argentynie to ten Hitler tym ubotem przepłynął. Dobrze. Tak się kończy kupowanie tabletów mamie. Na ostatnie 10 minut zapraszamy was za 3 minuty. Mogę tak powiedzieć? Tak, pięknie powiedziałeś i ja bym chciał tutaj o bilans pana poprosić, pana Filipa. Zaraz wracam. Bilans czego? Kwartalny. Proszę. Szybko wracamy do rozmowy, której partnerem jest Play, oferujący światłowód aż do 5 gigabitów na sekundę. Złotouści Wojewódzki Kędzierski zapraszają na rozmowę, którą wspiera Gold Saver. Kuba, znasz jakieś powiedzenia ze złotem w roli głównej? Mam takie ulubione, ono pasuje do ciebie. Piotruś, złoty człowiek. Dziękuję. Tak, to prawda, pasuje. A teraz ja chciałem powiedzieć, że możecie kupić sobie sztabkę złota od Gold Savera, jeżeli uważacie... Chcecie być złotym człowiekiem, możecie to wszystko ogarnąć. Dobrze. Gold Saver, nasz dostawca złota. Ja jestem bardzo podniecony, bo Kuba powiedział, ty zaczynasz, po prostu asystuje mi. Ja jestem teraz tym Messim, który zbliża się na bramkę. Na tej bramce stoi Heizer. A to już dogrywka. Jesteśmy w Emiratach Arabskich czy w Stanach? Jak tam płacą, dobrze? To w Emiratach. Nie wiem, Filip jest ze Stanów, zapytaj. ale z mentalu tylko. Ja lubię statystyki, pasjonuję się piłką, lubię takie podsumowania. Masz statystyki? Kto ile... ja swoje? Nie, moje. Nie, właśnie chciałem... żebyśmy stworzyli, że wystąpił w tylu i tylu meczach, tyle i tyle bramek strzelił, średnia taka na mecz i tak dalej. Więc w takim razie, jakbyś teraz podsumował to, co się wydarzyło w twoim życiu w mediach. Ty jesteś
w prime time, czyli te 28 lat dla piłkarza. Mhm. Jesteś facetem, który teraz pojedzie do Arabii Saudyjskiej dużo zarabiać. Ja jestem w takim momencie zwrotnym, nie? Ja mam 39 lat. No właśnie, to jest ciekawe bardzo. Za chwilę serialowe 39,5 i to jest taki moment na, wiesz, na zmianę, nie? To jest ja miałem 38, jak zacząłem własny talk show, od razu mówię. A ja naprawdę? Chciałem powiedzieć, tak? Dokładnie, wow. 38. Że to jest... Ty jeden rok jesteś opóźniony, ale... ale... Tak, poczekaj, czyli tak, ty miałeś 38, cofnij się o te 20 lat prawie. 22. Ty masz 39, tak. Ja mam 41 i wydaje mi się na swoich doświadczeniach, że to jest najlepszy wiek dla faceta w mediach, bo zna już swoje plusy. Wie, czego nie lubi, więc się nie wpierdzielimy tutaj w program typu Hipnoza albo Gwiazdy tańczą na lodzie albo żadne inne, więc znasz swoje plusy. Mhm. Ja tu ty. Mhm. I wiesz, gdzie się będziesz czuł dobrze i gdzie będziesz po prostu też dobrze wykonywał swoją robotę. Tak, coś w tym jest. Natomiast ja jestem też w takim momencie, w którym szukam, nie? I to, że nie możesz nam powiedzieć, gdzie będziesz nowym programem, jest efektem tego szukania. Szukam. A no kiedy to się ujawni? Nie wiem. Ale w tym roku jeszcze, czy? Nie wiem. Wujek Kuba mówi mi cały czas o dywersyfikacji. Tak. Tak? Mhm. I to jest bardzo mądre, bo wujek Kuba... Ale zawodowej dywersyfikacji, nie finansowej. Zawodowej, ale też no, zawodowej, że robisz dużo rzeczy i staram się robić. Ty poza tymi biznesami, o których rozmawialiśmy, kawiarnią, która ciągle walczymy o to... No walczymy, postawa. Ale nie wiem jeszcze jak długo będziemy walczyć, zobaczymy. Kebab już jest gotowy, tak, czeka ale na czy, to, czy ty masz w planach ofensywę kebabową, że to będzie nie tylko Ursynów, tylko... Tak, chciałbym, żeby to była sieć, no. Dobra, i coś jeszcze jest biznesowo ja mam, wydaje mi się, że najlepszą w Europie, jeśli nie uważam w ogóle, że nie na świecie, klinikę leczenia nadwagi i otyłości dziecięcej. Z jakimś znanym trenerem? Z Leszkiem Klimasem, moim przyjacielem i partnerem biznesowym. Ruszyliśmy zaraz po pandemii, kiedy okazało się, że nikt nie zajmuje się dziećmi. Problem jest gigantyczny. Według Najwyższej Izby Kontroli polskie nastolatki tyją najszybciej w Europie i nikt się nimi nie zajmował. Była czarna dziura na rynku. Mamy chorobę społeczną, na którą państwo położyło. Dokładnie tak, dokładnie. I odpaliliśmy się, słuchajcie, 2 lata temu. Ja myślę, że w pierwszym tygodniu mieliśmy zapisy na pół roku do przodu. Tyle wynosiła kolejka. Właśnie dlatego, że nie było żadnych ekspertów w tym temacie, a dzieciaki miały gigantyczny problem. A jaki masz rekord zrzucenia wagi u kogoś? U jakiegoś dzieciaka, pamiętasz? O, 60 kilo. 60 kilo ta, zrzucił? Tak. A jak... ile ważył? No grubo ponad 100. Jak mówisz słowo klinika, to ilu lekarzy pracuje... w waszej klinice, w waszym ośrodku. Dietetycy kliniczni. Mhm. Tak, 4. Czyli, czwórka i Leszek, 5 w sumie. Dobrze, a pogadajmy jeszcze o tym, w czym ja mam pewne mętlik, bo był u mnie Grzesiek Krychowiak i mówił o jakimś biznesie budowlanym, że jest z tobą w biznesie, ale nie zna twojego miejsca w tym biznesie. Wyszedł taki mały miszmasz komunikacyjny. Co robicie razem? Nie robimy nic razem. Ja przez pewien czas byłem związany z kontraktem, z tą firmą. A. I to jest całość. To była firma, która produkowała segmenty do budownictwa, tak? Elementy nośne. Tak. Okej. I nie jesteś już z tym związany. I jaki jeszcze rodzaj? Bo mówiąc o tych biznesach, jestem ciekaw. To jest ten czas, kiedy możesz o tym opowiedzieć. Coś jeszcze? Czy... Nie, to jest tyle. Okej. W 2013 roku dostałeś swojego czasu bardzo cenną nagrodę Mediatory, o tyle cenną, że chyba przyznawaną przez studentów dziennikarstwa. Tak było. Mhm. Bardzo ważna, bardzo istotna i chyba wyczekiwana przez każdego pracowników mediów. 2014, Wiktor, odkrycie roku. No wtedy jeszcze Wiktor miał swoją rangę, tak, telewizja dokładnie. Była. W 2018 to była ładna, taka mocna nuta, punktum, nadzieja telewizji, telekamera. Mhm. Nagrody to jest taki dziwny rodzaj zobowiązania, by nie powiedzieć obietnicy. Myślisz, że jesteś we właściwym miejscu po tych wszystkich nagrodach, czy to znowu... Tak, uważam, że jestem w doskonałym miejscu. Bo? Bo spełniłem swoje gigantyczne marzenie, które, które było moimi trochę Himalajami. Mhm. Mówię o prowadzeniu Dzień Dobry TVN. Wiesz, można się dzisiaj z tego śmiać, nie? Ale wtedy, na tamte czasy, to była gruba rzecz, którą sobie spełniłem i jak już jesteś na tym szczycie, jak już jesteś na tych Himalajach z wyobrażeń, okazuje się, że stoisz na Śnieżce. Że to nie są żadne Himalaje. No to gdzie były wtedy te Himalaje? To znaczy, gdzie były wtedy? No, jak stoisz już na tej ścieżce. Jak już stoisz jak na Himalaje okazują się Śnieżką, tak. To gdzie wtedy zobaczyłeś te Himalaje? Gdzie teraz zobaczyłem Himalaje? No będę sobie dmuchać na torcie, teraz kolejne życzenie. A podglądasz kolegów z Dzień Dobry TVN? Nie. A w ogóle TVN?
Kiedy ja ostatni raz oglądałem TVN? Niech ja się zastanowię. Nie pamiętam. Netflix. Upokarzająca trochę dla TVN-u odpowiedź. Że nie oglądasz. Ciebie oglądałem. O. Ze sobą. Z Tedem. Z Tedem. A Tedego uwielbiam, stary, to jest jeden z moich... To teraz... Piotruś mi załatwił Tedego. To jest teraz jeden z moich ulubionych. A nie uważasz, że świetnie wypadł? Ale fenomenalnie. 15 lat na niego czekałem i jak zaśpiewał, to udowodnił... Tak. O. Tak. To jest poczucie... Ale w ogóle ta ballada jaka dobra jest, nie? To jest jego hicior. What the fuck? Mister... W czym, bo to jest taki moment, w którym już zbliżamy się z 21.31. Ale jeszcze odpowiadając na to pytanie, bo pytaliście, czy uważam, że jestem w dobrym miejscu. Tak. No. Właśnie teraz, w tym 39, w tej transformacji, kiedy ja szukam swojego nowego miejsca, kiedy intensywnie myślę o tym, co da mi szczęście i co da mi radość, czuję się w tym momencie tej takiej pauzy na zastanowienie właśnie w swoim odpowiednim miejscu i odpowiednim czasie. Mm-hmm. A robiłeś kiedyś, bo pytałeś o statystyki, o podsumowanie. Ja wiem, że to może być pytanie, które jest irytujące, bo wymaga pogrzebania w takich szufladkach, które zwykle wyciągamy w bardzo intymnym towarzystwie. Ale w czym jesteś najlepszy, jeżeli chodzi o media? Bo ja na przykład, jakby mnie ktoś zapytał, to wiem, co odpowiedzieć. Nie wiem, czy ty, Piotruś, potrafisz... Ja też wiem, co odpowiedzieć. No to ja bym cię chciał naprawdę zapytać. W czym jesteś najlepszy, Filipie, jeżeli chodzi o media? Wydaje mi się, że ciężko znaleźć kogokolwiek na rynku, kto tak szybko i tak łatwo i tak sprawnie łapie kontakt ze zwykłym człowiekiem, takim na ulicy. Mm-hmm. Powiem ci, że oglądam często, znaczy zwracam na to uwagę, jak ktoś dotyka się akurat tego obszaru i nie widziałem nikogo lepszego. Ale to jest dar, twoim zdaniem? Tak, to jest dar, it's a gift. Okay. Thanks, man. A to też musi być, ale to darem musi być też to, że wierzysz, że w Warszawie można otworzyć restaurację, dobrze na niej zarobić i żeby tam nie było alkoholu. No tak wierzę, no. Bo ty nie pijesz. Nie pijesz. Z jakiegoś powodu, czy tak? Po prostu. A miałeś kłopoty z alkoholem, nie. Czy alkohol miał kłopoty z tobą? Nie, ani jedno, ani drugie. Okej. Okay. I cały czas ta idea tego baru, takiego nowojorskiego, nie, to jest... śniadaniowy. No tak, no to, tylko to jest klimat, który napotkał na swoje problemy techniczne, o których już wcześniej... W sierpniu mówiłeś, że to już za rogiem jest. Tak, bo było za rogiem, dokładnie. To właściwie stało gotowe, nie? No tylko jest coś takiego jak wentylacja. No. Czyli wentylacja cię pogrożyła. Znamy trochę wentylację. Tak. Znacie wentylację? Też miałeś wentylację? Dobrze, moi drodzy, w takim razie kończąc nasze spotkanie. Wyobraźmy sobie, że powstaje film. Bohaterem jest życie i twórczość Filipa Heizera. Oh, wow. Kto reżyseruje? Kto gra główną rolę? I jaki gatunek ma ten film? Tragikomedia. To ale z happy endem? Musi być. Dobra. Bo bez happy endu to nie ma po co robić. Dobra, filmu. Kto ciebie gra? Teraz bądź szczery. A nie mam zielonego pojęcia, bo no nie wiem, no ale zależy też, który okres, ziemniak czy... Nie, no to wiesz jest co? Przemiana. Straszne, ale mi się skojarzył Rafał Zawierucha. Trochę, tylko to upokarzające, no bo to nie jest dobry aktor. Przepraszam. Co tu się dzieje? Dajcie spokój Rafałowi, ale reżyseruje to... Ale kogo grał Zawierucha? On grał Polańskiego. Wege grał. Potem grał Wege, już przykrył. Polańskiego to już nikt nie pamięta. Polańskiego grał 12... Grał Wege u Wegi. Grał Wege u Wegi? Grał Wege, najgorsze połączenie. Był taki film? Grał Wege u Wegi w biografii Wegi w reżyserii Wegi. Wege sam o sobie zrobił film? Tak, ostatni. Nie wiedziałem. Dobrze, to Heizer to produkuje, a kto reżyseruje? Von Trier, no, czy bardziej Scorsese? Ani jedno, ani drugie. Wydaje mi się, że... Jak się nazywa taki zdolny producent, który nie miał nic wspólnego z filmem i teraz robi kleksa? Kawulski. O, właśnie. Świetnie. No już parę filmów zrobił. Tak. W pewnym momencie przestało mi się spinać to, kim jestem, z tym, co zacząłem czytać o sobie. No tak, to prawda. To był rozjazd, to była taka chyba najbardziej intensywna zwrotnica życiowa w twojej biografii. Tak. Rozumiem, że teraz ci się to spina, tak? Wiesz co? Jest inny zwrot tej historii. No. Po prostu już nie czytam. Okej. Bo wiesz, że jeżeli nie możesz powiedzieć o tym i kiedy to będzie, kiedy to nastąpi, ale jeżeli wrócisz do mediów, do tego ciągle gorącego medium, jakim jest telewizja, to wróci. I teraz zastanawia mnie, czy Filip Heizer jest mądrzejszy o tą jedną prostą filozofię. Ja na przykład nie pamiętam, kiedy zajrzałem
do serwisu www.dalek.pl. Nie piję zanieczyszczonej wody, nie jem śmieciowego jedzenia, nie czytam śmieci. Po prostu. No więc jeśli ta terapia, o którą wcześniej pytałeś, ma mieć jakiś swój efekt, cel, rezultat i ten powrót ma się odbyć na takich godnych warunkach dla zdrowia, nie? No to wydaje mi się, że to jest właśnie ten mały sukces, który uda się osiągnąć. A jak chodzisz, bo robisz też sondy dla Radia Z, prawda? Ja pamiętam, bo kiedyś przyglądałem ci się, jak się jeszcze nie znaliśmy, pamiętam jak opisywałeś, kiedy po raz pierwszy dostałeś kamieniem, kiedy po raz pierwszy, chyba na Paradzie Gejów, dobrze pamiętam? Nie, na 11 listopada. A rurką? Też na 11 listopada. A to nie była bójka o KDT na placu defilad? O Jezu, przepraszam, to było odbijanie KDT. No. Wtedy była rura. Tak, to fakt. Potem tak był mecz Polska-Rosja, gdzie chyba dostałeś butelką. Tak było. Petardami. Ja zawsze chciałem pojechać na wojnę, nie? No, wiesz co, był tutaj Wojtek. Nikt nie chciał mnie wysłać jakoś. Był tu nasz kolega Stefan 24 i to ten pojedynek na depresję nie wypadłby dobrze. Nie masz takiego marzenia, żeby dzisiaj znowu, robiąc te sondy, wejść w taką temperaturę dziennikarstwa? Bo moim zdaniem prawdziwego Filipa nie poznajemy. Ton protekcjonalny, ale na zakończenie mogę sobie pozwolić. Nie jak się wygłupiasz, tylko jak naprawdę jesteś w naturalnie dynamicznej sytuacji, którą sam sprowokowałeś. A ja uważam, że wszystko musi być zgodne z tobą i być w swoim miejscu i czasie. Jeśli czujesz, że chcesz pojechać na wojnę i jest ci z tym okej, to jedziesz. A jeśli czujesz, że masz ochotę zluzować i nawet pożartować, nawet jeśli ktoś tego nie rozumie w swój głupi sposób, to masz do tego prawo, bo to ty czujesz. Okej, tylko pamiętaj, że dawanie sobie prawa do tego daje też innym prawo do reakcji na to. O naturę. Do konsekwencji. Bo bycie nonkonformistą niesie za sobą także koszty bycia taką osobą w mediach. Tak jest. Amen. Amen. Mam nadzieję, że wyjdziesz ubogacony po tej rozmowie, bo był taki moment, kiedy miałem wrażenie, że się trochę spiąłeś, a mam wrażenie, że się spotkałeś z starszymi, dobrze mówię, starszymi kolegami. Troszkę, tak. Filip, dziękujemy. Dziękuję bardzo. Powodzenia ci życzymy, ucałowania z kimkolwiek jesteś, jakkolwiek jesteś. Sprawa gastronomii to dzwoniach w dym. Wentylacja. Do widzenia. Do widzenia państwu. Dziękuję bardzo. Złotouści Wojewódzki Kędzierski zapraszają na rozmowę, którą wspiera Gold Saver. Podcast nakręca Mubi.pl. Najlepsza porównywarka OC/AC. Na wielowarstwowe i wyjątkowe wątki w podcaście Wojewódzki Kędzierski zapraszają wafle www.